Księga Urantii Urantia Foundation. Przedmowa 1.1.0.0.1 Umysłach śmiertelników Urantii myślnik. Tak bowiem nazywa się wasz świat myślnik. Panuje wielki zamęt odnośnie znaczenia takich pojęć jak Bóg, boskość i bóstwo. Istoty ludzkie są jeszcze bardziej zdezorientowane i niepewne, gdy idzie o związki wzajemne boskich osobowości, określanych tak różnorodnymi nazwami. Z powodu takiego ubóstwa pojęciowego i związanego z nim wielkiego chaosu ideowego, otrzymałem polecenie zredagowania tego oświadczenia wprowadzającego, aby wyjaśnić znaczenia, jakie powinno się przydawać pewnym symbolom słownym, kiedy te mogą być z kolei używane w przekazach, które zespół objawiających prawdę istot z Orwontonu przetłumaczył na język angielski Urantii, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem. 1.2.0.0.2 Naszych staraniach, zmierzających do poszerzenia świadomości kosmicznej i wzbogacenia percepcji duchowej człowieka, niezmiernie trudno jest przedstawić rozszerzone pojęcia i zaawansowaną prawdę, kiedy ograniczeni jesteśmy do zawężonego języka danego świata. Jednak nasze powiernictwo skłania nas do czynienia wszelkich wysiłków, aby przekazać nasze znaczenia przy użyciu symboli słownych języka angielskiego. Zostaliśmy poinstruowani, że tylko wtedy mamy wprowadzać nowe określenia, kiedy pojęcie, które ma być przedstawione, nie posiada angielskiego odpowiednika, którego można by użyć do wyrażenia tego, nowego pojęcia, częściowo, czy nawet z większym lub mniejszym wypaczeniem znaczenia. 1.3.0.0.3 Aby ułatwić zrozumienie i zapobiec dezorientacji u każdego śmiertelnika, który może zgłębiać te przekazy, uważamy, że rozsądnie będzie przedstawić w tym wstępnym oświadczeniu zarys znaczeń przypisywanych wielu słowom angielskim używanym na określenie bóstwa i pewnych pojęć z nim związanych, dotyczących rzeczy, znaczeń i wartości rzeczywistości wszechświatowej. 1.4.0.0.4 Żeby jednak opracować tę przedmowę, dotyczącą definicji oraz ograniczeń terminologii, należy przewidzieć stosowanie danych określeń w następujących dalej prezentacjach. Przedmowa ta nie jest zatem oświadczeniem zupełnie skończonym, jest ona tylko przewodnikiem po definicjach, mającym pomóc tym, co będą czytali następujące dalej przekazy. Traktujące o bóstwie oraz wszechświecie wszechświatów, przekazy opracowane przez komisję z Orwontonu, posłaną w tym celu na Urantię. 1.5.0.0.5 Wasz świat, Urantia, jest jedną z wielu podobnych jej zamieszkałych planet, wchodzących w skład wszechświata lokalnego Nebadonu. Wszechświat ten, wraz z podobnymi kreacjami, tworzy super wszechświat Orwonton, a z jego stolicy Uwersy, przybywa nasza komisja. Orwonton jest jednym z siedmiu ewolucyjnych super wszechświatów czasu i przestrzeni, które krążą wokół kreacji boskiej doskonałości bez początku i końca myślnik centralnego wszechświata Hawony. W sercu tego wiecznego, centralnego wszechświata, znajduje się stacjonarna wyspa Raj, geograficzne centrum nieskończoności i miejsce pobytu wiecznego Boga. 1.6.0.0.67 Rozwijających się super wszechświatów, w połączeniu z centralnym i boskim wszechświatem, nazywamy zazwyczaj wielkim wszechświatem, są to kreacje obecnie zorganizowane i zamieszkałe. Wszystkie one stanowią część wszechświata nadrzędnego, obejmującego również niezamieszkałe, ale będące w stadium organizacji, wszechświaty przestrzeni zewnętrznej. I bóstwo i boskość, 2.1.0.1.1 Wszechświat wszechświatów obrazuje zjawiska działalności bóstwa na zróżnicowanych poziomach kosmicznych rzeczywistości, znaczeń rozumowych i wartości ducha, jednak wszystkie te działania myślnik osobowe i inny myślnik są bosko koordynowane. 2.2.0.1.2 Bóstwo można uosabiać jako Boga, jest ono również przedosobowe i superosobowe, w zakresie niezupełnie zrozumiałym dla człowieka. Bóstwo charakteryzuje cecha jedności myślnik aktualnej lub potencjalnej myślnik na wszystkich nadmaterialnych poziomach rzeczywistości, a ta jednocząca cecha jest najlepiej rozumiana przez istoty stworzone jako boskość.
2.3.0.1.3 Bóstwo działa na poziomie osobowym, przedosobowym i superosobowym. Łącznie bóstwo działa na 7 następujących poziomach. 2.4.0.1.4 Pierwszy statyczny myślnik samowystarczalne i samoistne bóstwo. 2.5.0.1.5 Drugi potencjalny myślnik samowolny i samookreślający cel bóstwo. 2.6.0.1.6 Trzeci asocjacyjny myślnik uosabiający się i bosko zbratane bóstwo. 2.7.0.1.7 Czwarty stwórczy myślnik rozdzielający się i bosko objawione bóstwo. 2.8.0.1.8 Piąty ewolucyjny myślnik rozprzestrzeniający się i utożsamiający się ze stworzonym bóstwo. 2.9.0.1.9 Szósty najwyższy myślnik doświadczający i jednoczący stworzonego ze stwórcą bóstwo. Bóstwo działające na pierwszym poziomie utożsamiania się ze stworzonym, jako czasowo-przestrzenni najwyżsi władcy wielkiego wszechświata, co czasem określa się najwyższością bóstwa. 2.10.0.1.10 Siódmy ostateczny myślnik rozprzestrzeniający się i czas oraz przestrzeń przekraczające bóstwo. Bóstwo wszechmocne, wszechwiedzące i wszechobecne. Bóstwo działające na drugim poziomie jednoczącej ekspresji boskości jako efektywni najwyżsi władcy i absoniczni podtrzymywacze wszechświata nadrzędnego. Porównując z działaniem bóstw na rzecz wielkiego wszechświata, ta absoniczna funkcja we wszechświecie nadrzędnym równoznaczna jest z nadrzędną kontrolą wszechświata i z jego najwyższym podtrzymywaniem, czasami nazywana jest też ostatecznością bóstwa. 2.11.0.1.11 Poziom skończony rzeczywistości charakteryzuje się życiem istoty stworzonej i ograniczeniami czasowo-przestrzennymi. Rzeczywistości skończone mogą nie mieć końca, ale zawsze mają początek myślnik są stworzone. Poziom najwyższości bóstwa można sobie wyobrazić jako funkcję, w odniesieniu do bytów skończonych. 2.12.0.1.12 Poziom absoniczny rzeczywistości charakteryzuje się rzeczami i istotami bez początku czy końca oraz przekroczeniem czasu i przestrzeni. Absonici nie są stworzeni, oni wyniknęli myślnik po prostu są. Ostateczny poziom bóstwa oznacza funkcję, w odniesieniu do rzeczywistości absonicznych. Ilekroć czas i przestrzeń są przekroczone, bez znaczenia w jakiej części wszechświata nadrzędnego, takie absoniczne zjawisko jest działaniem ostateczności bóstwa. 2.13.0.1.13 Poziom absolutny jest bez początku, bez końca, bez czasu i bez przestrzeni. Przykładowo, w raju czas i przestrzeń nie istnieją, czasowo-przestrzenny status raju jest absolutny. Egzystencjalnie ten poziom jest osiągalny przez rajskie bóstwa w Trójcy, ale ten trzeci poziom jednoczącej ekspresji bóstwa nie jest w pełni zjednoczony empirycznie. Kiedykolwiek, gdziekolwiek i jakkolwiek funkcjonuje absolutny poziom bóstwa przejawiają się rańskie absolutne wartości i znaczenia. 3.1.0.1.14 Bóstwo może być egzystencjalne, tak jak w wiecznym synu, empiryczne, tak jak w istocie najwyższej, asocjacyjne, tak jak w Bogu siedmiorakim, niepodzielne, tak jak w rajskiej Trójcy. 3.2.0.1.15 Bóstwo jest źródłem wszystkiego tego, co boskie. Bóstwo jest charakterystycznie i nieodmiennie boskie, ale nie wszystko to, co jest boskie, musi być bóstwem, chociaż będzie skoordynowane z bóstwem i będzie zmierzało do pewnego stadium zjednoczenia z bóstwem myślnik duchowego, umysłowego czy osobowego. 3.3.0.1.16 Boskość jest charakterystyczną, jednoczącą i koordynującą własnością bóstwa. 3.4.0.1.17 Boskość jest rozumiana przez istotę stworzoną jako prawda, piękno i dobroć, w osobowości jest odwzajemniana jako miłość, miłosierdzie i służba, na poziomach bezosobowych objawia się jako sprawiedliwość, moc i władza. 3.5.0
1.18 Boskość może być doskonała myślnik, kompletna myślnik jak na poziomie egzystencjalnym i na poziomie stwórcy wrańskiej doskonałości, może być niedoskonała, jak na poziomie empirycznym oraz istoty stworzonej w ewolucji czasowo-przestrzennej, może też być względna, ani doskonała, ani też niedoskonała, tak jak na pewnych poziomach związków egzystencjalno-empirycznych w Hawonie. 3.6.0.1.19 Gdy próbujemy wyobrazić sobie doskonałość we wszystkich stadiach i formach jej zależności, napotykamy 7 jej rodzajów możliwych do wyobrażenia. 3.7.0.1.21 Absolutna doskonałość we wszystkich aspektach. 3.8.0.1.21 Drugi absolutna doskonałość w niektórych stadiach i względna doskonałość we wszystkich innych aspektach. 3.9.0.1.22 Trzeci absolutne, względne i niedoskonałe aspekty doskonałości w różnorodnych związkach. 3.10.0.1.23 Czwarty absolutna doskonałość w niektórych przejawach. Niedoskonałość we wszystkich innych. 3.11.0.1.24 Piąty absolutna doskonałość bez żadnego ukierunkowania, względna doskonałość we wszystkich przejawach. 3.12.0.1.25 Szósty absolutna doskonałość bez żadnego stadium, względna w niektórych stadiach, niedoskonałość w pozostałych. 3.13.0.1.26 Siódmy absolutna doskonałość bez żadnego atrybutu, niedoskonałość we wszystkich atrybutach. Drugi. Bóg. 3.14.0.2.1 Rozwijające się istoty śmiertelne mają nieodparte skłonności do symbolizowania swych skończonych idei Boga. Świadomość obowiązku moralnego człowieka i jego duchowy idealizm reprezentują poziom wartości myślnik rzeczywistość empiryczną myślnik, która jest trudna do symbolizacji. 3.15.0.2.2 Kosmiczna świadomość zakłada uświadomienie sobie pierwszej przyczyny jednej i jedynej rzeczywistości bezprzyczynowej. Bóg, Ojciec Uniwersalny, działa na trzech osobowych poziomach bóstwa, mających pod nieskończoną wartość i względną ekspresję boskości. 3.16.0.2.3 Pierwszy przedosobowy myślnik jak w służbie fragmentów Ojca, takich jak dostrajacze myśli. 3.17.0.2.4 Drugi osobowy myślnik jak w doświadczeniu ewolucyjnym istot stworzonych i zrodzonych. 3.18.0.2.5 Trzeci superosobowy myślnik jak w wynikłej egzystencji pewnych istot absonicznych i związanych z absonicznymi. 3.19.0.2.6 Bóg jest symbolem słownym, określającym wszystkie uosobienia bóstwa. Określenie to wymaga odrębnego zdefiniowania na każdym osobowym poziomie funkcjonowania bóstwa i musi być z kolei dalej redefiniowane w obrębie każdego z tych poziomów, jako że określenie to może być używane do oznaczenia zróżnicowanych, partnerskich i podporządkowanych uosobień bóstwa, na przykład rajskich synów stwórcy myślnik ojców wszechświatów lokalnych. 4.1.0.2.7 Określenie Bóg, tak jak my się nim posługujemy, można rozumieć następująco. 4.2.0.2.8 Według określenia myślnik jako Bóg Ojciec. 4.3.0.2.9 Według kontekstu myślnik kiedy używa się go przy omawianiu jakiegokolwiek pojedynczego poziomu czy związku bóstwa. W wypadku wątpliwości odnośnie dokładnej interpretacji słowa Bóg, zaleca się odnosić je do osoby Ojca Uniwersalnego. 4.4.0.2.10 Określenie Bóg zawsze znamionuje osobowość. Bóstwo może, ale nie musi, odnosić się do boskich osobowości. 4.5.0.2.11 Słowo Bóg używane jest w tych przekazach w następujących znaczeniach. 4.6.0.2.11
2.12 Pierwszy Bóg Ojciec Myślnik Stwórca, Władca i Podtrzymywacz. Ojciec Uniwersalny, Pierwsza Osoba Bóstwa. 4.7.0.2.13 Drugi Bóg Syn Myślnik Partnerski Stwórca, Zarządzający Duchem i Duchowy Administrator. Wieczny Syn, Druga Osoba Bóstwa. 4.8.0.2.14 Trzeci Bóg Duch Myślnik Wspólny Aktywizator, Uniwersalny Integrator i Obdarzający Umysłem. Nieskończony Duch, Trzecia Osoba Bóstwa. 4.9.0.2.15 Czwarty Bóg Najwyższy Myślnik Bóg Czasu i Przestrzeni, aktualizujący się albo rozwijający się. Osobowe bóstwo realizujące czasowo-przestrzenne, empiryczne dokonania, utożsamiające stworzonego ze Stwórcą we współdziałaniu. Istota najwyższa osobiście doświadcza jedności bóstwa jako rozwijający się i empiryczny Bóg ewolucyjnych istot czasu i przestrzeni. 4.10.0.2.16 Piąty Bóg Siedmioraki Myślnik Osobowość Bóstwa aktualnie działająca gdzieś w czasie i przestrzeni. Osobowe rajskie bóstwa oraz ich stwórczy towarzysze, działający we wszechświecie centralnym oraz poza jego granicami, uosabiające moc jako istota najwyższa, na pierwszym poziomie istoty stworzonej w jednoczącym objawianiu bóstwa w czasie i przestrzeni. Poziom ten, wielki wszechświat, jest domeną czasowo-przestrzennego zstępowania rajskich osobowości, w połączeniu z podobnym, czasowo-przestrzennym wznoszeniem się istot ewolucyjnych. 4.11.0.2.17 Szósty Bóg Ostateczny Myślnik Wynikający Bóg Superczasu i Przewyższonej Przestrzeni. Drugi empiryczny poziom jednoczącego przejawiania się bóstwa. Bóg Ostateczny implikuje pełne urzeczywistnienie zsyntetyzowanych, absoniczno-superosobowych, czas przestrzeń przekraczających i wynikniętych empirycznych wartości, koordynowanych na ostatecznych, stwórczych poziomach rzeczywistości bóstwa. 4.12.0.2.18 Siódmy Bóg Absolutny Myślnik Empirycznie Tworzący się Bóg Przewyższonych Wartości Superosobowych i Znaczeń Boskości Obecnie Egzystencjalne jako Bóstwo Absolut. Jest to trzeci poziom jednoczącego przejawiania się i rozprzestrzeniania się bóstwa. Na tym superstwórczym poziomie, bóstwo doświadcza wyczerpania potencjału uosabiającego, napotyka pełnię boskości i wyczerpuje możliwości samoobjawiania się dla kolejnych i progresywnych poziomów innego uosobienia. Bóstwo teraz napotyka absolut nieuwarunkowany, wkracza doń i utożsamia się z nim. Trzeci. Pierwsze źródło i centrum. 4.13.0.3.1 Całościowa, nieskończona rzeczywistość, jest egzystencjalna w siedmiu stadiach i jako siedem partnerskich absolutów. 5.1.0.3.2 Pierwsze źródło i centrum. 5.2.0.3.3 Drugie źródło i centrum. 5.3.0.3.4 Trzecie źródło i centrum. 5.4.0.3.5 Czwarty wysparaj. 5.5.0.3.6 Piąty bóstwo absolut. 5.6.0.3.7 Szósty absolut uniwersalny. 5.7.0.3.8 Siódmy absolut nieuwarunkowany. 5.8.0.3.9 Bóg, jako pierwsze źródło i centrum, jest pierwotny w odniesieniu do całości rzeczywistości myślnik jest to pierwotność nieuwarunkowana. Pierwsze źródło i centrum jest nieskończony, jak również wieczny i jest zatem ograniczony czy warunkowany tylko własną wolą. 5.9.0.3.10 Bóg Myślnik Ojciec Uniwersalny Myślnik jest osobowością pierwszego źródła i centrum i jako taki utrzymuje osobiste związki, polegające na nieskończonej kontroli, ze wszystkimi partnerskimi i podporządkowanymi źródłami i centrami. Kontrola taka jest osobista i w potencjale nieskończona, choć może nawet nigdy aktualnie nie działać,
Na skutek doskonałości działania tych partnerskich i podporządkowanych źródeł, centrów i osobowości. 5.10.0.3.11 Pierwsze źródło i centrum jest zatem pierwotne we wszystkich domenach, deifikowanych czy niedeifikowanych, osobowych czy nieosobowych, aktualnych czy potencjalnych, skończonych czy nieskończonych. Żadna rzecz czy istota, żadna względność czy ostateczność, nie istnieje inaczej, niż w bezpośrednim albo pośrednim związku i zależności wobec pierwszeństwa pierwszego źródła i centrum. 5.11.0.3.12 Pierwsze źródło i centrum jest związane z wszechświatem w następujący sposób. 5.12.0.3.13 Pierwsze siły grawitacyjne wszechświatów materialnych zbiegają się w centrum grawitacyjnym raju dolnego. Wyjaśnia to, dlaczego geograficzna lokalizacja osoby pierwszego źródła i centrum jest wiecznie stała w relacji absolutnej do centrum siły energii dolnej albo materialnej płaszczyzny raju. Absolutna osobowość bóstwa istnieje jednak na wyższym, albo duchowym poziomie raju. 5.13.0.3.14 Drugie siły umysłowe zbiegają się w nieskończonym duchu, zrównoważony i rozbieżny umysł kosmiczny w siedmiu duchach nadrzędnych, urzeczywistniający się umysł najwyższego w majestonie, jako doświadczenie czasowo-przestrzenne. 5.14.0.3.15 Trzeci wszechświatowe siły duchowe zbiegają się w wiecznym synu. 5.15.0.3.16 Czwarte nieograniczone możliwości działania bóstwa tkwią w bóstwie absolucie. 5.16.0.3.17 Piąte nieograniczone możliwości nieskończonego reagowania istnieją w absolucie nieuwarunkowanym. 5.17.0.3.18 Szósty dwa absolute myślnik uwarunkowany i nieuwarunkowany myślnik są koordynowane i jednoczone przez absolut uniwersalny oraz w tym absolucie. 5.18.0.3.19 Siódmy potencjał osobowości ewolucyjnej istoty moralnej, czy jakiejkolwiek innej istoty moralnej, skoncentrowany jest w osobowości Ojca Uniwersalnego. 5.19.0.3.20 Rzeczywistość, tak jak jest pojmowana przez istoty skończone, jest częściowa, względna i niejasna. Maksimum rzeczywistości bóstwa, jaką mogą pojąć w pełni ewolucyjne istoty skończone, zawarta jest w istocie najwyższej. Tym niemniej istnieją poprzedzające ją, wieczne rzeczywistości, rzeczywistości nadskończone, które są ancestralnie dla najwyższego bóstwa ewolucyjnych istot czasu i przestrzeni. Gdy próbujemy zobrazować pochodzenie i naturę rzeczywistości wszechświatowej, zmuszeni jesteśmy używać czasowo-przestrzennej metody rozumowania, aby dotrzeć do poziomu umysłu skończonego. Dlatego też wiele jednoczesnych zdarzeń wieczności musi być przedstawiane w kolejnych sekwencjach. 6.10.3.21 Istoty czasowo-przestrzenne mogą sobie wyobrazić pochodzenie i zróżnicowanie rzeczywistości następująco. Wieczny i nieskończony jestem osiągnął wyzwolenie swego bóstwa z pęt nieuwarunkowanej nieskończoności, korzystając z właściwej sobie i wiecznej, wolnej woli i to oddzielenie od nieuwarunkowanej nieskończoności wydało pierwszą absolutną boskość napięcie. To napięcie zróżnicowania nieskończoności rozwiązuje absolut uniwersalny, działający po to, aby jednoczyć i koordynować dynamiczną nieskończoność bóstwa całościowego i statyczną nieskończoność absolutu nieuwarunkowanego. 6.2.0.3.22 Tym pierwotnym działaniu teoretyczny jestem osiągał urzeczywistnienie osobowości, stając się wiecznym ojcem pierwszego syna i jednocześnie wiecznym źródłem wyspy Raj. Współistniejąc ze zróżnicowaniem syna od ojca, w obecności raju, pojawia się osoba nieskończonego ducha oraz centralny wszechświat Chawona. Wraz z pojawieniem się współistniejącego z ojcem osobowego bóstwa wiecznego syna i nieskończonego ducha ojciec uniknął, jako osobowość nieuniknionego skądinąd rozproszenia się w potencjale bóstwa całościowego.
Odtąd ojciec odczuwa cały potencjał bóstwa wyłącznie w powiązaniu z Trójcą, razem z dwojgiem równych sobie bóstw, podczas gdy coraz bardziej empirycznie bóstwo aktualizuje się na boskich poziomach najwyższości, ostateczności i absolutności. 6.3.0.3.23 Idea jestem jest filozoficznym ustępstwem, jakie czynimy dla związanego czasem i spętanego przestrzenią skończonego umysłu człowieka, ponieważ istota stworzona nie może zrozumieć egzystencji wieczności myślnik rzeczywistości i zależności, które się nie zaczynają i nie kończą. Dla istot czasowo-przestrzennych wszystkie rzeczy muszą mieć początek, za wyjątkiem tylko jednego bezprzyczynowego myślnik pierwotnej przyczyny przyczyn. W związku z tym określamy pojęciowo tę filozoficzną wartość poziom jako jestem, informując jednocześnie wszystkie istoty stworzone, że wieczny syn i nieskończony duch są współwieczni z jestem, innymi słowy, nigdy nie było takiego czasu, kiedy jestem nie był ojcem syna, a razem z nim ducha. 6.4.0.3.24 Określenia nieskończony używa się dla oznaczenia pełni myślnik ostateczności myślnik implikowanej przez prymat pierwszego źródła i centrum. Teoretyczny jestem jest dla istoty stworzonej filozoficznym rozszerzeniem nieskończoności woli, ale nieskończony jest aktualną wartością poziomem reprezentującym wieczność intensywność prawdziwej nieskończoności. Zawartej w absolutnej i nieskrępowanej wolnej woli Ojca Uniwersalnego. Ta idea jest czasem określana jako Ojciec Nieskończony. 6.5.0.3.25 Sporo dezorientacji wynika z ograniczeń pojmowania wszystkich klas istot, wysokich i niskich, gdy usiłują odkryć Ojca Nieskończonego. Absolutny prymat Ojca Uniwersalnego nie jest oczywisty na poziomach podnieskończonych, w związku z tym prawdopodobnie tylko wieczny Syn i nieskończony Duch naprawdę znają Ojca jako nieskończoność, dla wszystkich innych osobowości ta idea stanowi akt wiary. 4. Wszechświatowa rzeczywistość 6.6.0.4.1 Rzeczywistość aktualizuje się w sposób zróżnicowany na różnych poziomach wszechświata. Rzeczywistość powstaje z nieskończonej woli Ojca Uniwersalnego, jak i poprzez tę wolę, a można ją sobie uświadomić w trzech podstawowych stadiach, na wielu różnych poziomach jej wszechświatowego aktualizowania się. 6.7.0.4.2 Pierwszy rzeczywistość niedeifikowana rozciąga się od domen energii tego, co nieosobowe, do dziedzin rzeczywistości zawierających wartości wszechświatowej egzystencji niemożliwe do uosobienia, nawet do obecności absolutu nieuwarunkowanego. 7.1.0.4.3 Drugi rzeczywistość deifikowana obejmuje wszystkie nieskończone potencjały bóstwa rozciągające się poprzez wszystkie domeny osobowości, od najniższej skończonej do najwyższej nieskończonej, tym samym ogarnia domeny wszystkiego tego, co jest możliwe do uosobienia, a nawet więcej myślnik aż do obecności bóstwa absolutu. 7.2.0.4.4 Trzeci wzajemnie złączona rzeczywistość. Rzeczywistość wszechświatowa jest hipotetycznie zarówno deifikowana jak i niedeifikowana, ale dla istot poddeifikowanych istnieje rozległa dziedzina rzeczywistości złączonej wzajemnie, potencjalnej i aktualizującej się, która jest trudna do identyfikacji. Większość tej skoordynowanej rzeczywistości zawarta jest w domenach absolutu uniwersalnego. 7.3.0.4.5 Zasadnicza idea pierwotnej rzeczywistości wygląda tak, ojciec zapoczątkowuje i utrzymuje rzeczywistość. Główne zróżnicowanie rzeczywistości to podział na deifikowaną i niedeifikowaną myślnik bóstwo absolut i absolut nieuwarunkowany. Podstawowa zależność jest napięciem między nimi. Inicjowana przez Ojca Boskość napięcie jest doskonale rozwiązywana poprzez absolut uniwersalny oraz uwieczniona jako ten absolut. 7.4.0.4.6 Z punktu widzenia czasu i przestrzeni, rzeczywistość można dalej dzielić na 7.5.0.4.7 Pierwszy aktualną i potencjalną.
rzeczywistości istniejące w pełni swego wyrazu, w przeciwieństwie do tych, które noszą nieujawnione możliwości rozwojowe. Wieczny Syn jest absolutną aktualnością duchową, człowiek śmiertelny jest w znacznym stopniu nieurzeczywistnionym potencjałem duchowym. 7.6.0.4.8 Drugi absolutną i podabsolutną. Rzeczywistości absolutne są bytami wieczności. Podabsolutne rzeczywistości są rozrzucone na dwóch poziomach: absoniczne myślnik rzeczywistości, które są relatywne zarówno w stosunku do czasu jak i do wieczności, skończone rzeczywistości, które są rzutowane w przestrzeń i aktualizują się w czasie. 7.7.0.4.9 Trzeci egzystencjalną i empiryczną. Rajskie bóstwo jest egzystencjalne, ale wyłaniający się najwyższy i ostateczny są empiryczni. 7.8.0.4.10 Czwarte osobową i bezosobową. Rozprzestrzenianie się bóstwa, ekspresja osobowości i ewolucja wszechświata, są na zawsze warunkowane aktem wolnej woli Ojca, na zawsze oddzielającym umysłowo-duchowo-osobowe znaczenia i wartości aktualności oraz potencjalności, skoncentrowane w Wiecznym Synu, od tych rzeczy, co się koncentrują i tkwią w Wiecznej Wyspieraj. 7.9.0.4.11 Raj jest określeniem zawierającym osobowe i nieosobowe, zogniskowane absoluty, ze wszystkich stadiów rzeczywistości wszechświatowej. Raj, odpowiednio określony, może oznaczać dowolną albo i wszystkie formy rzeczywistości, bóstwa, boskości, osobowości i energii myślnik duchowej, umysłowej czy materialnej. Wszystko ma swój udział w raju, jako miejscu pochodzenia, działania i przeznaczenia, a odnosi się to do wartości, znaczeń i faktycznej egzystencji. 7.10.0.4.12 Wyspa Raj myślnik Raj, jeśli nie jest inaczej określony, jest absolutem materialno-grawitacyjnej kontroli pierwszego źródła i centrum. Raj jest nieruchomy, stanowi jedyną stacjonarną rzecz we wszechświecie wszechświatów. Wyspa Raj posiada lokalizację we wszechświecie, ale nie ma położenia w przestrzeni. Ta wieczna wyspa jest aktualnym źródłem wszechświatów fizycznych myślnik przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Jej jądro, wyspa światłości, pochodzi od bóstwa, ale nie może być uznawana za bóstwo, tak samo materialne kreacje nie są częścią bóstwa, są jego konsekwencją. 7.11.0.4.13 Raj nie jest stwórcą, jest unikalnym regulatorem wielu funkcji wszechświata. Znacznie bardziej reguluje niż reaguje. Przez materialne wszechświaty Raj wpływa na reakcje i postępowanie wszystkich istot, mających do czynienia z siłą, energią i mocą, ale Raj sam w sobie jest unikalny, jedyny oraz wyodrębniony we wszechświatach. Raj niczego nie reprezentuje i nic nie reprezentuje Raju. Nie jest on ani siłą, ani obecnością, jest po prostu Rajem. V. Rzeczywistości osobowościowe 8.1.0.5.1 Osobowość jest poziomem rzeczywistości deifikowanej, a rozciąga się od poziomu wyższych czynności umysłowych, czczenia i mądrości uśmiertelnika i pośredniego, w górę, przez poziom morontialny i duchowy, aż do osiągnięcia finalizmu w statusie osobowym. Tak wygląda ewolucyjne wznoszenie się osobowości istoty śmiertelnej i do niej zbliżonej, ale jest również we wszechświecie wiele innych klas osobowości. 8.2.0.5.2 Rzeczywistość podlega ekspansji we wszechświecie, osobowość nieskończonemu zróżnicowaniu, a obie mogą być w nieograniczony prawie sposób koordynowane przez bóstwo i wiecznie stabilizowane. Podczas gdy zakres przeobrażania się bezosobowej rzeczywistości jest zdecydowanie ograniczony, nie znamy ograniczeń dla rozwojowej ewolucji rzeczywistości osobowościowych. 8.3.0.5.3 Wszystkie osobowościowe klasy czy wartości mają możliwość łączenia się, a nawet współstwórczości, na osiągniętych przez nie poziomach empirycznych. Nawet Bóg i człowiek mogą współistnieć w zjednoczonej osobowości, co wręcz znakomicie obrazuje obecny status Chrystusa Michała myślnik Syna Człowieczego i Syna Bożego.
8.4, 0, 5.4 Wszystkie podnieskończone klasy i stadia osobowości mają możliwości asocjacyjne i są potencjalnie współstwórcze. To, co przedosobowe, osobowe i superosobowe, wszystko jest wzajemnie powiązane przez wspólny potencjał skoordynowanych działań, postępowych osiągnięć i współstwórczych możliwości. Nigdy jednak bezpośrednio nie przekształci się to, co nieosobowe, w to, co osobowe. Osobowość nigdy nie jest samoistna, jest ona darem rajskiego ojca. Osobowość nałożona jest na energię, a związana jest tylko z systemami energii ożywionej, tożsamość może być związana z formami energii nieożywionej. 8.5, 0, 5.5 Ojciec uniwersalny jest tajemnicą rzeczywistości osobowościowej, tajemnicą nadania osobowości i przeznaczenia osobowości. Wieczny Syn jest osobowością absolutną, tajemnicą energii duchowej, duchów morontialnych oraz duchów doprowadzonych do doskonałości. Wspólny Aktywizator jest osobowością duchowo-umysłową, źródłem inteligencji, rozumowania oraz wszechświatowego umysłu. Wyspa Rej jest jednak nieosobowa i nieduchowa, stanowi esencję wszechświatowego ciała, źródło i centrum materii fizycznej oraz absolutną formę wzorcową wszechświatowej rzeczywistości materialnej. 8.6, 0, 5.6 Powyższe cechy rzeczywistości wszechświatowej objawiają się w ludzkim doświadczeniu Urantianina na następujących poziomach. 8.7, 0, 5.7 Pierwsze ciało. Materialny albo fizyczny organizm człowieka. Żywy mechanizm elektrochemiczny, zwierzęcy w swej naturze i pochodzeniu. 8.8, 0, 5.8 Drugi umysł. Myślący, spostrzegający i odczuwający mechanizm ludzkiego organizmu. Suma doświadczenia świadomego i podświadomego. Inteligencja związana z życiem emocjonalnym, sięgająca wzwyż, poprzez czczenie i wiedzę, do poziomu duchowego. 8.9, 0, 5.9 Trzeci duch. Boski duch zamieszkujący umysł człowieka, myślnik, dostrajacz myśli. Ten nieśmiertelny duch jest przedosobowy, myślnik nie jest osobowością, choć jego przeznaczeniem jest stać się częścią osobowości istoty śmiertelnej, która przeżyje śmierć. 8.10, 0, 5.10 Czwarty dusza. Dusza ludzka jest zdobyczą empiryczną. Gdy istota śmiertelna postanowi czynić wolę Ojca, który jest w niebie, wtedy zamieszkujący człowieka duch staje się ojcem nowej rzeczywistości w doświadczeniu ludzkim. Śmiertelny i materialny umysł jest matką tej samej, wyłaniającej się rzeczywistości. Tworzywo nowej rzeczywistości nie jest ani materialne, ani duchowe, myślnik jest morontialne. To jest właśnie wyłaniająca się, nieśmiertelna dusza, której przeznaczeniem jest przetrwać śmierć i rozpocząć wznoszenie się do raju. 9.1, 0, 5.11 Osobowość. Osobowość śmiertelnego człowieka nie jest ani ciałem, ani umysłem, ani też duchem, nie jest również duszą. Osobowość jest jedyną niezmienną rzeczywistością w zawsze skądinąd zmiennym doświadczeniu istoty stworzonej, jednoczy ona wszystkie inne, związane ze sobą składniki indywidualności. Osobowość jest tym unikalnym darem, który Ojciec Uniwersalny daje żywym i związanym ze sobą energiom materii, umysłu i ducha, a która trwać będzie wraz z trwaniem duszy morontialnej. 9.2, 0, 5.12 Morontia jest pojęciem określającym rozległy poziom istniejący między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Może to określać rzeczywistości osobowe czy nieosobowe, energie ożywione czy nieożywione. Osnowa Morontii jest duchowa, wątek fizyczny. 6. Energia i forma, 9.3, 0, 6.1 Osobowym nazywamy wszystko to, co reaguje na odwód osobowości ojca. Wszystko to, co reaguje na duchowy odwód syna, nazywamy duchem. Wszystko to, co reaguje na odwód umysłowy wspólnego aktywizatora, nazywamy umysłem, umysłem jako atrybutem nieskończonego ducha, myślnik umysłem we wszystkich stadiach.
Wszystko to, co reaguje na materialno-grawitacyjny obwód skoncentrowany w raju dolnym, nazywamy materią myślnik energią materią we wszystkich jej stadiach przeobrażania. 9.4.0.6.2 Słowa energia używamy jako określenia o znaczeniu ogólnym, stosowanego w domenach duchowych, umysłowych oraz materialnych. Słowo siła ma również tak samo szerokie zastosowanie. Słowo moc ogranicza się zazwyczaj do określania elektronowego poziomu materiału lub materii, reagującej na grawitację liniową w wielkim wszechświecie. Słowa moc używa się również na określenie władzy. Nie możemy używać waszych powszechnie przyjętych definicji siły, energii i mocy. Ubóstwo języka jest tak wielkie, że musimy przydawać wielorakich znaczeń tym terminom. 9.5.0.6.3 Energia fizyczna jest określeniem oznaczającym wszystkie stadia i formy zjawiskowego ruchu, działania i potencjału. 9.6.0.6.4 Przy omawianiu sposobów przejawiania się energii fizycznej, używamy na ogół pojęć takich jak siła kosmiczna, energia powstająca i wszechświatowa moc. Są one częstokroć używane następująco. 9.7.0.6.5 Pierwszy siła kosmiczna obejmuje wszystkie energie wywodzące się z absolutu nieuwarunkowanego, ale jeszcze nie reagujące na grawitację raju. 9.8.0.6.6 Drugi energia powstająca obejmuje te energie, które reagują na grawitację raju, ale jeszcze nie reagują na grawitację lokalną albo liniową. Jest to przedelektronowy poziom energii materii. 9.9.0.6.7 Trzeci wszechświatowa moc obejmuje wszystkie te formy energii, które podczas gdy wciąż reagują na grawitację raju, reagują też bezpośrednio na grawitację liniową. Jest to elektronowy poziom energii materii oraz całej jej dalszej ewolucji. 9.10.0.6.8 Umysł jest zjawiskiem oznaczającym obecność działania żywej służby, dodanej do różnorodnych systemów energii. Odnosi się to do wszystkich poziomów inteligencji. W osobowości umysł zawsze wkracza pomiędzy ducha a materię, zatem wszechświat iluminowany jest trzema rodzajami światła, światło materialne, wnikliwość intelektualna i światłość duchowa. 10.1.0.6.9 Światło myślnik światłość duchowa myślnik jest słowem symbolem, metaforą, oznaczającą przejawianie się osobowości, znamienne dla istot duchowych różnorodnych klas. Ta emanacja świetlista nie jest pod żadnym względem pokrewna ani wnikliwości intelektualnej ani przejawom światła fizycznego. 10.2.0.6.10 Forma może się przejawiać jako materialna, duchowa czy umysłowa, albo w jakiejkolwiek kombinacji tych energii. Może ona przenikać osobowości, tożsamości, byty, albo materię nieożywioną. Ale forma jest formą i pozostanie formą, powielane są tylko kopie. 10.3.0.6.11 Forma może nadawać kształt energii, ale jej nie kontroluje. Grawitacja jest jedynym kontrolerem energii materii. Ani przestrzeń, ani forma nie podlegają grawitacji, nie istnieje też zależność pomiędzy przestrzenią a formą, przestrzeń nie jest ani formą, ani też potencjalną formą. Forma jest konfiguracją tej rzeczywistości, która spłaciła już cały dług grawitacyjny, rzeczywistość jakiejkolwiek formy składa się z jej energii, jej umysłu, ducha albo składników materialnych. 10.4.0.6.12 Przeciwieństwie do aspektu całościowego, forma wykazuje indywidualny aspekt energii i osobowości. Osobowościowe lub tożsamościowe ukształtowania są formami powstałymi z energii fizycznej, duchowej lub umysłowej, ale nie są jej nieodłączne. Tą własność energii lub osobowości, która sprawia, że pojawia się forma, można przypisać Bogu myślnik bóstwu myślnik obdarzeniu siłami raju lub współistnieniu osobowości i mocy. 10.5.0.6.13 Forma jest oryginalnym planem, z którego robione są kopie.
Wieczny raj jest absolutem form, wieczny syn jest formą osobowości, ojciec uniwersalny jest bezpośrednim przodkiem źródłem obu. Jednak raj nie nadaje formy, a syn nie może nadać osobowości. 7. Istota najwyższa, 10.6.0.7.1 Mechanizm bóstwa, jak odnosi się on do związków wieczności we wszechświecie nadrzędnym, jest dwojaki. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch są wieczni, myślnik są istotami egzystencjalnymi, myślnik, podczas gdy Bóg Najwyższy, Bóg Ostateczny i Bóg Absolutny aktualizują się jako osobowości bóstwa w epoce posthawonalnej, w czasie przestrzeni i w czas przestrzeń przekraczających zakresach ewolucyjnej ekspansji wszechświata nadrzędnego. Te aktualizujące się osobowości bóstwa są przyszłościowo wieczne, od kiedy uosobią moc w rozwijających się wszechświatach, metodą empirycznego aktualizowania się asocjacyjno-stwórczych potencjałów wiecznych rajskich bóstw. 10.7.0.7.2 W związku z tym bóstwo jest w swej bytności dwojakie. 10.8.0.7.3 Pierwszy egzystencjalny myślnik istoty o wiecznej egzystencji, przeszłej, teraźniejszej i przyszłej. 10.9.0.7.4 Drugi empiryczny myślnik istoty aktualizującej się w posthawonalnej teraźniejszości, ale o egzystencji bez końca w całej przyszłej wieczności. 10.10.0.7.5 Ojciec, Syn i Duch są egzystencjalni, myślnik egzystencjalni w aktualności, aczkolwiek wszystkie potencjały są przypuszczalnie empiryczne. Najwyższy i ostateczny są w pełni empiryczni. Bóstwo Absolut jest empiryczne w aktualizowaniu się, ale egzystencjalne w potencjalności. Esencją bóstwa jest wieczność, ale tylko trzy pierwotne osoby bóstwa są bezwzględnie wieczne. Wszystkie inne osobowości bóstwa mają swój początek, jednak wieczność jest ich przeznaczeniem. 10.11.0.7.6 Ojciec, osiągnąwszy egzystencjalną ekspresję bóstwa w Synu i Duchu, myślnik osiąga teraz empiryczną ekspresję na poziomach bóstwa jak dotąd bezosobowych i nieobjawionych, takich jak Bóg Najwyższy, Bóg Ostateczny i Bóg Absolutny, jednak te empiryczne bóstwa nie istnieją obecnie w pełni, są one w trakcie aktualizowania się. 11.1.0.7.7 Bóg Najwyższy w Chawonie jest osobowym odzwierciedleniem duchowym trójjednego rajskiego bóstwa. Ten asocjacyjny związek bóstwa rozprzestrzenia się obecnie stwórczo na zewnątrz w Bogu Siedmiorakim, a syntetyzuje się w mocy empirycznej Wszechmocnego Najwyższego, w Wielkim Wszechświecie. Rajskie bóstwo egzystencjalne jako trzy osoby ewoluuje zatem empirycznie w dwu stadiach najwyższości, podczas gdy te dwoiste stadia są zjednoczone w mocy osobowości jako jeden Pan, istota najwyższa. 11.2.0.7.8 Ojciec uniwersalny osiąga, z wolnej woli, oswobodzenie z więzów nieskończoności i pęd wieczności metodą utrójcowienia, trojakiego uosobienia bóstwa. Istota najwyższa nawet teraz kształtuje się w czasowo-przestrzennych segmentach wielkiego wszechświata, jako podwieczne zjednoczenie osobowości siedmiorakich przejawów bóstwa. 11.3.0.7.9 Istota najwyższa nie jest bezpośrednim stwórcą, poza tym, że jest ojcem majestonu, ale jest koordynatorem syntetyzującym wszelkich wszechświatowych działań na linii stworzony stwórca. Istota najwyższa, aktualizując się teraz we wszechświatach ewolucyjnych, jest bóstwem korelatorem i syntetyzerem czasowo-przestrzennej boskości trójjednego, rajskiego bóstwa, w empirycznym związku z najwyższymi stwórcami czasu i przestrzeni. Kiedy to ewolucyjne bóstwo w końcu się zaktualizuje, stanowić będzie wieczne zespolenie skończonego i nieskończonego, myślnik wiecznotrwałe i nierozerwalne zjednoczenie mocy empirycznej i osobowości duchowej. 11.4.0.7.10 W wyniku dyrektywnego impulsu ewoluującej istoty najwyższej, cała skończona rzeczywistość czasowo-przestrzenna jest zaangażowana we wciąż postępujące uaktywnianie i doskonalące jednoczenie, synteza mocy osobowości,
wszystkich stadiów i wartości rzeczywistości skończonej, w połączeniu z rozmaitymi stadiami rzeczywistości rańskiej, w tym celu, aby podjąć dalszą próbę dotarcia do absonicznych poziomów osiągnięć superistoty stworzonej. 8. Bóg siedmioraki, 11.5.0.8.1 celu zadośćuczynienia za skończony status oraz redukcji ograniczeń pojęciowych istoty stworzonej. Ojciec Uniwersalny ustanowił siedmioraki sposób docierania tej istoty ewolucyjnej do bóstwa. 11.6.0.8.2 pierwszy rańscy synowie stwórcy. 11.7.0.8.3 drugi pradawni czasu. 11.8.0.8.4 trzeci siedem duchów nadrzędnych. 11.9.0.8.5 czwarty istota najwyższa. 11.10.0.8.6 piąty Bóg duch. 11.11.0.8.7 szósty Bóg syn. 11.12.0.8.8 siódmy Bóg Ojciec. 11.13.0.8.9 to siedmiorakie uosobienie bóstwa, w czasie i przestrzeni oraz dla siedmiu superwszechświatów, daje śmiertelnemu człowiekowi możliwość dotarcia przed oblicze Boga, który jest duchem. To siedmiorakie bóstwo, czasami uosabiające swą moc w istocie najwyższej dla skończonych istot czasu przestrzeni, jest bóstwem funkcjonalnym ewolucyjnych istot śmiertelnych, wznoszących się do raju. Takie empiryczne odkrywanie proces uświadamiania sobie Boga zaczyna się wraz z rozpoznaniem boskości Syna Stwórcy z Wszechświata Lokalnego i postępuje poprzez superwszechświat pradawnych czasu oraz dalej, przez osobę jednego z siedmiu duchów nadrzędnych, aby odkryć i rozpoznać boską osobowość Ojca Uniwersalnego w raju. 12.1.0.8.10 Wielki Wszechświat stanowi trojaką domeną bóstwa, Trójcy Najwyższości, Boga Siedmiorakiego oraz Istoty Najwyższej. Bóg Najwyższy jest potencjalny w rajskiej Trójcy, z której wywodzi swą osobowość i duchowe atrybuty, jednak obecnie aktualizuje się on w synach Stwórcy, pradawnych czasu i duchach nadrzędnych, z których wywodzi swą moc jako wszechmocny dla superwszechświatów czasu i przestrzeni. Ten przejaw mocy Boga, najbliższego istotom ewolucyjnym, rozwija się teraz w czasie przestrzeni razem z tymi istotami. Wszechmocny Najwyższy, rozwijający się na poziomie wartości działań nieosobowych oraz duchowa osoba Boga Najwyższego, stanowią jedną rzeczywistość myślnik istotą najwyższą. 12.2.0.8.11 Synowie Stwórcy, w boskim związku Boga Siedmiorakiego, dostarczają tego mechanizmu, dzięki któremu śmiertelnik staje się nieśmiertelny, a to, co skończone, wchodzi w objęcia nieskończoności. Istota Najwyższa daje metody aktywizacji mocy osobowości, boskiej syntezy wszystkich tych różnorodnych procesów, umożliwiając tym samym dotarcie do absolutu temu, co skończone, a poprzez inne, ewentualne, przyszłościowe aktualizowanie się, umożliwia próbę dotarcia do ostatecznego. Synowie Stwórcy, wraz z towarzyszącymi im boskimi opiekunkami, biorą udział w tej najwyższej aktywizacji. Jednak pradawni czasu oraz siedem duchów nadrzędnych są przypuszczalnie wiecznie niezmienni, jako stali administratorzy Wielkiego Wszechświata. 12.3.0.8.12 Funkcjonowanie Boga Siedmiorakiego datuje się od momentu organizacji siedmiu superwszechświatów i prawdopodobnie rozprzestrzeni się, w związku z przyszłą ewolucją kreacji przestrzeni zewnętrznej. Organizacji tych przyszłych wszechświatów, na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym poziomie przestrzennym postępowej ewolucji, bez wątpienia będzie towarzyszyć zapoczątkowanie transcendentalnego i absonicznego dostępu do bóstwa. 9. Bóg ostateczny, 12.4.0.9.1 Tak jak istota najwyższa wyłania się stopniowo z poprzedzającego ją nadania boskości zawartej w potencjale energii i osobowości Wielkiego Wszechświata, tak też Bóg ostateczny wynika z potencjałów boskości istniejących w przewyższających czas przestrzeni domenach Wszechświata nadrzędnego.
Aktualizowanie się bóstwa ostatecznego oznacza absoniczne zjednoczenie pierwszej empirycznej trójcy i stanowi równocześnie ekspansję bóstwa na drugim poziomie stwórczej samorealizacji. Tak wyłania się moc osobowość, równoznaczna z wszechświatowym, empirycznym aktualizowaniem się bóstwa absonicznych rzeczywistości raju, na wynikających poziomach wartości przewyższających czas przestrzeni. Takie empiryczne kształtowanie się ma swój cel, a jest nim umożliwienie ostatecznej służby przeznaczenia wszystkim tym istotom czasu przestrzeni, które osiągnęły absoniczne poziomy, przez pełne urzeczywistnienie się istoty najwyższej i dzięki służbie Boga Siedmiorakiego. 12.5.0.9.2 Bóg ostateczny jest określeniem bóstwa osobowego, funkcjonującego na boskich poziomach absolutu oraz we wszechświatowych domenach superczasu i przewyższonej przestrzeni. Ostateczny jest supernajwyższym wyniknięciem bóstwa. Najwyższy jest zjednoczeniem trójcy, zrozumiałym dla istot skończonych, ostateczny jest zjednoczeniem rajskiej trójcy, zrozumiałym dla istot absonicznych. 13.1.0.9.3 Ojciec uniwersalny, dzięki mechanizmowi bóstwa ewolucyjnego, zajmuje się aktualnie gigantyczną i zdumiewającą działalnością ogniskowania osobowości i aktywizowania mocy, na poszczególnych, wszechświatowych znaczeniach poziomach odnoszących się do boskich wartości rzeczywistości tego, co skończone absoniczne, a nawet tego, co absolutne. 13.2.0.9.4.3 Pierwsze, przeszłościowo wieczne bóstwa z raju myślnik Ojciec uniwersalny, wieczny Syn i nieskończony Duch myślnik są w wiecznej przyszłości uzupełnianej osobowo przez empiryczne aktualizowanie się związanych z nimi bóstw ewolucyjnych myślnik Boga Najwyższego, Boga Ostatecznego i ewentualnie Boga Absolutnego. 13.3.0.9.5 Bóg Najwyższy i Bóg Ostateczny, wyłaniający się teraz we wszechświatach empirycznych, nie są egzystencjalni myślnik, nie są przeszłościowo wieczni, a tylko wieczni przyszłościowo, wieczni uwarunkowani czasem, przestrzenią oraz uwarunkowani transcendencją. Są bóstwami posiadającymi to, co najwyższe ostateczne oraz ewentualnie najwyższe ostateczne, bóstwami, które doświadczyły historycznych początków wszechświata. Nigdy nie będą mieć końca, ale mają początki swej osobowości. Są wprawdzie aktualizowaniem się wiecznych i nieskończonych potencjałów bóstwa, ale sami nie są ani bezwzględnie wieczni, ani też nieskończeni. X Bóg Absolutny 13.4.0.10.1 Istnieje wiele aspektów wiecznej rzeczywistości bóstwa absolutu, które nie mogą być w pełni wyjaśnione czasowo-przestrzennemu, skończonemu umysłowi, jednak aktualizacja Boga Absolutnego może nastąpić w wyniku zjednoczenia drugiej empirycznej trójcy myślnik trójcy absolutnej. Może to stanowić empiryczną realizację boskości absolutnej, zjednoczenie absolutnych znaczeń na absolutnych poziomach, ale nie jesteśmy pewni tego, co dotyczy ogarnięcia wszystkich wartości absolutnych, ponieważ nigdy nie byliśmy poinformowani, że absolut uwarunkowany jest odpowiednikiem nieskończonego. Nadostateczne przeznaczenia zawarte są w absolutnych znaczeniach i nieskończonej duchowości, a bez obu tych nieosiągniętych rzeczywistości nie możemy ustalić wartości absolutnych. 13.5.0.10.2 Bóg absolutny jest realizacją osiągnięciem celu wszystkich istot superabsonicznych, ale moc i potencjał osobowości bóstwa absolutu przekracza nasze pojmowanie, nie możemy się zdecydować, żeby omawiać rzeczywistości, które leżą tak daleko od empirycznego aktualizowania się. 11.3 Absoluty 13.6.0.11.1 Gdy połączona myśl Ojca Uniwersalnego i Wiecznego Syna, funkcjonujący w Bogu działania, wyłoniła kreację boskiego i centralnego wszechświata, Ojciec podążył za ekspresją swej myśli w słowie swego Syna i w działaniu wspólnego wykonawcy, odróżniając swoją obecność w Chavonie od potencjałów nieskończoności. I te, nieujawnione potencjały nieskończoności,
pozostają ukryte przestrzennie w absolucie nieuwarunkowanym i niebiańsko spowite w bóstwie absolucie, podczas gdy te dwa absoluty stają się jednym w działaniu absolutu uniwersalnego myślnik nieobjawionej nieskończoności jedności rajskiego Ojca. 13.7.0.11.2 Zarówno potencja siły kosmicznej jak i potencja siły duchowej jest w trakcie stopniowego objawiania urzeczywistnienia, gdy wzbogacanie całej rzeczywistości dokonywane jest drogą empirycznego rozwoju oraz przez współzależność empirycznego z egzystencjalnym w absolucie uniwersalnym. Dzięki równoważącej obecności absolutu uniwersalnego, pierwsze źródło i centrum dokonuje poszerzenia swej mocy empirycznej, ma możliwość utożsamiania się z ewolucyjnymi istotami przezeń stworzonymi, oraz osiąga ekspansję bóstwa empirycznego na poziomach najwyższości, ostateczności i absolutu. 14.1.0.11.3 Kiedy nie można dokładnie odróżnić bóstwa absolutu od absolutu nieuwarunkowanego? Ich domniemanie połączone funkcjonowanie lub partnerska obecność jest określana działalnością absolutu uniwersalnego. 14.2.0.11.4 Pierwsze bóstwo absolut wydaje się być wszechpotężnym aktywizatorem, podczas gdy absolut nieuwarunkowany wydaje się być wszechoperatywnym mechanizmem napędowym doskonale zjednoczonego i ostatecznie skoordynowanego wszechświata wszechświatów. Nawet wszechświatów nad wszechświatami, stworzonych, stwarzanych i tych, które będą stwarzane. 14.3.0.11.5 Bóstwo absolut nie może reagować, albo przynajmniej nie reaguje, na żadną sytuację wszechświatową w sposób podabsolutny. Wydaje się, że każde oddziaływanie tego absolutu, na jakąkolwiek daną sytuację, jest dokonywane dla dobra całego stworzenia rzeczy i istot nie tylko w obecnym stanie egzystencji, ale także z punktu widzenia nieskończonych możliwości całej przyszłej wieczności. 14.4.0.11.6 Bóstwo absolut jest tym potencjałem, który został wydzielony z całościowej, nieskończonej rzeczywistości, decyzją wolnej woli Ojca Uniwersalnego, a w obrębie którego zachodzi całe funkcjonowanie boskości myślnik egzystencjalny i empiryczny. Jest to absolut uwarunkowany w przeciwieństwie do absolutu nieuwarunkowanego, jednak absolut uniwersalny jest nadwzbogacającym dla obu w tym, że zawiera cały absolutny potencjał. 14.5.0.11.7 Drugi absolut nieuwarunkowany jest bezosobowy, pozaboski i niedeifikowany. Absolut nieuwarunkowany jest zatem pozbawiony osobowości, boskości i wszelkich prerogatyw Stwórcy. Ani fakt, ani prawda, doświadczenie czy objawienie, filozofia czy absoniczność, nie mogą przeniknąć natury i charakteru tego absolutu, bez uwarunkowania we wszechświecie. 14.6.0.11.8 Wyjaśnijmy, że absolut nieuwarunkowany jest prawdziwą rzeczywistością, przenikającą wielki wszechświat oraz najwidoczniej rozciągającą się, wraz z obecnością przestrzeni, w kierunku zewnętrznym, w aktywność sił i przedmaterialnych ewolucji, na zdumiewającym ogromie obszarów przestrzeni istniejącej poza siedmioma superwszechświatami. Absolut nieuwarunkowany nie jest zwykłym negatywizmem filozoficznej idei, opartej na przypuszczeniach metafizycznej sofistyki w sprawie uniwersalizmu, dominacji i prymatu tego, co nieuzależnione i nieuwarunkowane. Absolut nieuwarunkowany jest autentyczną, wszechświatową kontrolą nadrzędną w nieskończoności. Ta kontrola nadrzędna jest nieograniczona w stosunku do przestrzeni siły, jednak jest zdecydowanie uwarunkowana obecnością życia, umysłu, ducha i osobowości oraz jest dodatkowo uzależniona od woli reakcji oraz celowych nakazów rajskiej Trójcy. 14.7.0.11.9 Jesteśmy przekonani, że absolut nieuwarunkowany nie jest niezróżnicowanym i wszechprzenikającym wpływem, porównywalnym czy to z panteistycznymi ideami metafizyki, czy to z dawniejszymi, naukowymi hipotezami eteru. Absolut nieuwarunkowany jest nieograniczony w aspekcie siły,
ale uzależniony jest od bóstwa, jednak nie dostrzegamy wyraźnych związków tego absolutu z duchowymi rzeczywistościami wszechświatów. 14.8, godzina 0:11:10. Trzeci absolut uniwersalny, jak logicznie wnioskujemy, był nieuniknionym wynikiem działania absolutnej, wolnej woli Ojca Uniwersalnego, rozróżniającej rzeczywistości wszechświata na wartości deifikowane i niedeifikowane myślnik możliwe i niemożliwe do uosobienia. Absolut uniwersalny stanowi fenomen bóstwa, znamionujący rozwiązanie napięcia wytworzonego przez akt wolnej woli i tym samym różnicującego rzeczywistość wszechświatową, a działa on jako asocjacyjny koordynator całkowitej sumy potencjalności egzystencjalnych. 15.1 Godzina 0:11:11. Napięcie obecność absolutu uniwersalnego oznacza dopasowanie zróżnicowania pomiędzy rzeczywistością bóstwa a rzeczywistością niedeifikowaną, zróżnicowania nieodłącznego oddzielenia dynamiki boskości obdarzonej wolną wolą od statyki nieskończoności nieuwarunkowanej. 15.2 Godzina 0:11:12. Zapamiętajcie. Potencjał nieskończoności jest absolutny i nierozdzielny od wieczności. Aktualna nieskończoność w czasie może być zaledwie częściowa, a zatem musi być nieabsolutna. Tak samo nieskończoność aktualnie istniejącej osobowości nie może być absolutna, chyba, że w nieuwarunkowanym bóstwie. Istnieje zróżnicowanie potencjału nieskończoności absolutu nieuwarunkowanego oraz bóstwa absolutu, które uwiecznia absolut uniwersalny i tym samym kosmicznie umożliwia istnienie w przestrzeni wszechświatów materialnych, a duchowo umożliwia istnienie skończonych osobowości w czasie. 15.3 Godzina 0:11:13. Skończone może współistnieć w kosmosie z nieskończonym tylko dlatego, że asocjacyjna obecność absolutu uniwersalnego tak doskonale wyrównuje napięcia pomiędzy czasem i wiecznością, skończonością i nieskończonością, potencjałem rzeczywistości i aktualnością rzeczywistości, rajem i przestrzenią, człowiekiem i Bogiem. Asocjacyjnie, absolut uniwersalny stanowi tożsamość strefy rozwijającej się rzeczywistości ewolucyjnej, istniejącej w czasie przestrzeni i w przewyższonym czasie przestrzeni myślnik we wszechświatach pod nieskończonego ujawniania się bóstwa. 15.4 Godzina 0:11:14. Absolut uniwersalny jest potencjałem statyczno-dynamicznego bóstwa, funkcjonalnie możliwym do realizacji na poziomach czasu wieczności, jako wartości skończone absolutne, oraz możliwym do dostąpienia empiryczno-egzystencjalnego. Ten trudny do pojęcia aspekt bóstwa może być statyczny, potencjalny i asocjacyjny. Ale nie jest on stwórczy empirycznie czy też ewolucyjny w tym, co dotyczy inteligentnych osobowości działających teraz we wszechświecie nadrzędnym. 15.5 Godzina 0:11:15. Absolut. Oba absolute myślnik uwarunkowany i nieuwarunkowany myślnik podczas gdy z pozoru rozbieżne w działaniu, jak mogą to dostrzegać istoty obrażone umysłem, są doskonale i bosko zjednoczone w absolucie uniwersalnym i poprzez absolut uniwersalny. W końcowym podsumowaniu i w ostatecznym ujęciu, wszystkie trzy są jednym absolutem. Na poziomach podnieskończonych są one czynnościowo zróżnicowane, ale w nieskończoności są jednością. 15.6 Godzina 0:11:16. Nigdy nie używamy określenia absolut jako negacji czegokolwiek lub jako zaprzeczenia czegoś. Nie traktujemy również absolutu uniwersalnego jako samostanowiącego, jako czegoś w rodzaju panteistycznego i bezosobowego bóstwa. We wszystkim, co odnosi się do wszechświatowej osobowości, absolut jest ściśle ograniczony przez Trójcę i zdominowany przez bóstwo. 12. Trójce, 15.7, 0, 12.1 Pierwotna i wieczna, rajska Trójca, jest egzystencjalna i była nieunikniona. Ta bez początku Trójca była nieodłączna zróżnicowaniu tego, co osobowe od tego, co nieosobowe, w rezultacie działania nieskrępowanej woli Ojca, a urzeczywistniła się, gdy jego osobista wola koordynowała umysłem te dwojakie rzeczywistości.
Trójce posthawonalne są empiryczne myślnik nieodłączne stworzeniu dwóch podabsolutnych, ewolucyjnych poziomów przejawiania się mocy osobowości we wszechświecie nadrzędnym. 15.8.0.12.2 Rajska Trójca myślnik wieczny zjednoczenie bóstwa Ojca Uniwersalnego, Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha myślnik jest egzystencjalna w aktualności, jednak wszystkie jej potencjały są empiryczne. Dlatego Trójca ta stanowi jedyną rzeczywistość bóstwa, obejmującą nieskończoność, a zatem pojawiają się tutaj wszechświatowe fenomeny aktualizowania się Boga Najwyższego, Boga Ostatecznego i Boga Absolutnego. 15.9.0.12.3 Pierwsza i druga Trójca empiryczna, Trójce posthawonalne, nie mogą być nieskończone, gdyż obejmują one bóstwa wywodzące się, bóstwa ewoluujące przez empiryczne aktualizowanie się rzeczywistości stworzonych, lub wynikłych dzięki egzystencjalnej rajskiej Trójcy. Nieskończoność boskości jest wciąż wzbogacana, jeśli nie poszerzana, przez skończoność i absoniczność doświadczenia istoty stworzonej i Stwórcy. 16.1.0.12.4 Trójce są prawdami dotyczącymi zależności i faktami dotyczącymi partnerskiego przejawiania się bóstwa. Działania Trójcy obejmują rzeczywistości bóstwa, a rzeczywistości bóstwa zawsze szukają realizacji i ujawniania się w uosobieniu. Bóg Najwyższy, Bóg Ostateczny, a nawet Bóg Absolutny są zatem boskimi nieuchronnościami. Te trzy bóstwa empiryczne istniały potencjalnie w egzystencjalnej Trójcy, rajskiej Trójcy, ale ich pojawienie się we wszechświecie, jako osobowości obdarzonych mocą, jest zależne po części od ich własnego działania empirycznego we wszechświatach mocy i osobowości, a po części od empirycznych osiągnięć posthawonalnych Stwórców i Trójc. 16.2.0.12.5 Dwie Trójce posthawonalne, Trójce empiryczne myślnik ostateczna i absolutna myślnik nie objawiają się teraz w pełni, są w trakcie wszechświatowego urzeczywistniania się. Te związki bóstwa można przedstawić następująco. 16.3.0.12.6 Pierwszy Trójca ostateczna, która się teraz wyłania, będzie się w końcu składała z istoty najwyższej, najwyższych osobowości stwórczych oraz z absonicznych architektów wszechświata nadrzędnego, unikalnych planistów wszechświata, którzy nie są ani stwórcami ani istotami stworzonymi. Bóg ostateczny, w końcu i nieuchronnie, zyska władzę i będzie uosobiony jako boska konsekwencja zjednoczenia empirycznej Trójcy ostatecznej, na poszerzającej się arenie prawie nieograniczonego wszechświata nadrzędnego. 16.4.0.12.7 Drugi Trójca Absolutna Myślnik Druga Trójca Empiryczna Myślnik obecnie w trakcie aktualizowania się, składać się będzie z Boga Najwyższego, Boga Ostatecznego oraz z nieobjawionego wypełniacza przeznaczenia Wszechświata. Trójca ta działa na poziomie zarówno osobowym jak i superosobowym, nawet do granic tego, co nieosobowe, a jej zjednoczenie w domenie wszechświatów byłoby uempirycznieniem bóstwa absolutnego. 16.5.0.12.8 Trójca ostateczna jednoczy się empirycznie w trakcie swej realizacji, ale szczerze wątpimy, czy możliwe jest takie pełne zjednoczenie Trójcy absolutnej. Jednak nasza idea wiecznej, rajskiej Trójcy, wciąż nam przypomina, że utrójcowienie bóstwa może dokonać tego, co jest skądinąd nieosiągalne, zatem postulujemy pojawienie się kiedyś najwyższego ostatecznego oraz ewentualne utrójcowienie urzeczywistnienie Boga Absolutnego. 16.6.0.12.9 Filozofowie wszechświatów postulują Trójcy Trójc, egzystencjalno-empiryczną Trójcę nieskończoną, ale nie potrafią wyobrazić sobie jej uosobienia, prawdopodobnie byłaby ona równorzędną osobie Ojca Uniwersalnego na poziomie pojęciowym jestem. Niezależnie jednak od tego wszystkiego, pierwotna rajska Trójca jest potencjalnie nieskończona, skoro Ojciec Uniwersalny jest aktualnie nieskończony. Objaśnienie 16.8, godzina 0.12 i 11 sekund podczas redagowania kolejnych prezentacji,
obrazujących charakter Ojca Uniwersalnego oraz naturę jego rajskich towarzyszy, wraz z próbą opisania doskonałego wszechświata centralnego i okrążających go siedmiu superwszechświatów, kierujemy się zaleceniami władców superwszechświata, mówiącymi, że w trakcie wszystkich naszych prób objawienia prawdy i koordynacji istotnej wiedzy, powinniśmy dawać pierwszeństwo najwyższym istniejącym ideom ludzkim, odnoszącym się do omawianych tematów. Do czystego objawienia możemy uciekać się tylko wtedy, gdy przedstawiana idea nie posiada uprzedniego, właściwego wyrażenia, dokonanego przez umysł ludzki. 17.1 Godzina 0:12 i 12 sekund kolejne, planetarne objawienia boskiej prawdy, nieodmiennie zawierają najwyższe istniejące idee wartości duchowych, stanowiące część nowego i wzbogaconego uporządkowania wiedzy planetarnej. W związku z tym, gdy robiliśmy te prezentacje dotyczące Boga i jego kosmicznych towarzyszy, wyselekcjonowaliśmy, jako podstawę tych przekazów, ponad 1000 idei ludzkich, reprezentujących najwyższą i najbardziej zaawansowaną wiedzę planetarną, dotyczącą wartości duchowych i znaczeń kosmicznych. Kiedy te ludzkie idee, zebrane od rozpoznających Boga śmiertelników z przeszłości i teraźniejszości, nieodpowiednie będą do wyrażenia prawdy, tak jak mieliśmy zalecone ją objawić, bez wahania będziemy je uzupełniać, sięgając po naszą własną, wyższą wiedzę o rzeczywistości i boskości rajskich bóstw oraz o transcendentalnym wszechświecie, w którym przebywają. 17.2 Godzina 0:12 i 13 sekund w pełni sobie uświadamiamy, jak trudne jest nasze zadanie, dostrzegamy, że nie jest możliwe pełne przetłumaczenie języka idei boskości i wieczności, na symbole języka idei skończonych śmiertelnego umysłu. Wiemy jednak, że w umyśle ludzkim zamieszkuje fragment Boga, jak również to, że w ludzkiej duszy przebywa duch prawdy. I wiemy jeszcze to, że te duchowe siły współpracują ze sobą, aby pomóc materialnemu człowiekowi zrozumieć rzeczywistości wartości duchowych oraz pojąć filozofię znaczeń kosmicznych. Bardziej jeszcze jesteśmy pewni tego, że te duchy boskiej obecności potrafią pomóc człowiekowi w duchowym przyswojeniu całej prawdy, przyczyniając się do poszerzenia wciąż rozwijającej się rzeczywistości osobistego doświadczenia religijnego myślnik uświadomienia sobie Boga. 17.3, godzina 0:12 i 14 sekund, zredagowane przez niebiańskiego radcę z Orwontonu, szefa Korpusu Osobowości Superwszechświatowych, wyznaczonych do przedstawienia na Urantii prawdy dotyczącej rajskich bóstw i wszechświata wszechświatów. Przekaz 1 Ojciec Uniwersalny, 21.1.1.0.1 Ojciec Uniwersalny jest Bogiem całego stworzenia, pierwszym źródłem i centrum wszystkich rzeczy i istot. Uważajcie Boga przede wszystkim za Stwórcę, potem za Władcę, a na koniec za nieskończonego Podtrzymywacza. Prawda o Ojcu Uniwersalnym zaczęła świtać dla ludzkości, kiedy prorok powiedział: Ty Boże jesteś jedyny, nie ma nikogo prócz Ciebie. Stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios z ich wszystkimi zastępami, utrzymujesz ich i panujesz imienia przez Synów Bożych wszechświaty stworzone były. Stwórca okrywa się światłem jak płaszczem i rozpościera nieba jak namiot. Dopiero idea Ojca Uniwersalnego myślnik jednego Boga zamiast wielu Bogów myślnik pozwoliła człowiekowi śmiertelnemu zrozumieć, że Ojciec jest boskim Stwórcą i nieskończonym Władcą. 21.2.1.0.2 Stworzono miriady układów planetarnych, aby w końcu zostały zamieszkane przez wiele różnorodnych rodzajów istot inteligentnych, istot mogących rozpoznać Boga, odczuwać boską miłość i odwzajemniać to uczucie. Wszechświat wszechświatów jest dziełem Boga i miejscem zamieszkania jego rozmaitych istot. Bóg stworzył nieba i ukształtował ziemię, ustanowił wszechświat i nie stworzył tej ziemi bezładną, lecz przysposobił ją na mieszkanie. 21.3.1.0.3 Wszystkie oświecone światy uznają i czczą Ojca Uniwersalnego, wiecznego Stwórcę i nieskończonego Podtrzymywacza całego stworzenia. Obdarzone wolą istoty, wszechświat za wszechświatem, zaczynają bardzo długą podróż do raju,
fascynujące zmagania wiecznej epopei docierania do Boga Ojca. Najwyższym celem dzieci czasu jest znalezienie wiecznego Boga, zrozumienie boskiej natury, poznanie Ojca Uniwersalnego. Rozpoznające Boga istoty, kiedy przebywają na swych planetach, mają jedną tylko najwyższą ambicję, jedno trawi je pragnienie myślnik, ażeby stać się podobnym jemu w rajskiej doskonałości jego osobowości, ażeby być takim, jakim jest on na swojej wszechświatowej sferze prawej wszechwładzy. Od zamieszkującego w wieczności Ojca Uniwersalnego wyszło najwyższe zalecenie. Bądźcie doskonali, nawet tak, jak ja doskonały jestem. W miłości i miłosierdziu rajscy posłańcy ponieśli to boskie wezwanie, poprzez epoki i poprzez wszechświaty, nawet do takich skromnych istot zwierzęcego pochodzenia, jak rodzaj ludzki na Urantii. 22.1.1.0.4 to wspaniałe i powszechne przykazanie, ażeby dążyć do osiągnięcia boskiej doskonałości, jest pierwszym obowiązkiem i powinno być najwyższą ambicją wszystkich trudzących się życiem istot stworzonych przez Boga doskonałości. Osiągnięcie boskiej doskonałości jest ostatecznym i pewnym przeznaczeniem całego człowieczego, wiecznego postępu duchowego. 22.2.1.0.5 Śmiertelnicy z Urantii raczej nie mogą się spodziewać osiągnięcia doskonałości w sensie nieskończonym, jednak jest zupełnie możliwe, aby istoty ludzkie, począwszy od tej planety, zaczęły docierać do tego boskiego i niebiańskiego celu, jaki nieskończony Bóg ustanowił dla śmiertelnych ludzi, a kiedy osiągną to przeznaczenie, będą we wszystkim, co się odnosi do samorealizacji i osiągnięć umysłowych, tak przepełnieni w swej domenie boską doskonałością, jak sam Bóg jest w domenie nieskończoności i wieczności. Taka doskonałość może nie być uniwersalna w sensie materialnym, nieograniczona w rozumowaniu intelektualnym, czy ostateczna w doświadczeniu duchowym, ale jest ostateczna i kompletna we wszystkich skończonych aspektach boskości woli, w doskonałości motywacji osobowych i w uświadamianiu sobie Boga. 22.3.1.0.6 Takie jest prawdziwe znaczenie boskiego przykazania. Bądźcie doskonali, nawet tak, jak ja doskonały jestem, które zawsze pcha śmiertelnego człowieka naprzód i przyzywa go do wewnątrz, w tych długich i fascynujących zmaganiach osiągania coraz wyższych poziomów wartości duchowych i prawdziwych znaczeń wszechświata. To wzniosłe poszukiwanie Boga wszechświatów jest najwyższą przygodą mieszkańców wszystkich światów czasu i przestrzeni. Pierwsze imię Ojca, 22.4.1.1.1 spośród wszystkich imion, pod którymi Bóg Ojciec znany jest we wszechświatach, najczęściej spotyka się te, które określają Go jako pierwsze źródło i centrum wszechświata. W różnych wszechświatach i w różnych częściach tego samego wszechświata, pierwszy Ojciec znany jest pod rozmaitymi imionami. Imiona, które stworzony nadaje Stwórcy, zależą w dużym stopniu od tej koncepcji Stwórcy, jaką posiada stworzony. Pierwsze źródło i centrum wszechświata nigdy nie objawił się imieniem, tylko swą naturą. Skoro jednak wierzymy, że jesteśmy dziećmi tego Stwórcy, jest rzeczą zupełnie naturalną, że powinniśmy nazywać Go Ojcem. Ale to imię wybraliśmy sami, a wywodzi się ono z uświadomienia sobie naszych, osobistych związków z pierwszym źródłem i centrum. 22.5.1.1.2 Ojciec uniwersalny nigdy nie narzuca inteligentnym, wolą obdarzonym istotom we wszechświatach, jakiejkolwiek formy arbitralnego uznania, formalnego czczenia czy niewolniczej służby. Ewolucyjni mieszkańcy światów czasu i przestrzeni muszą, sami z siebie myślnik w swych własnych sercach myślnik zaakceptować go, kochać go i dobrowolnie czcić. Stwórca nie chce zniewalać ani też zmuszać do podporządkowania sobie duchowej, wolnej woli stworzonych istot materialnych. Przepełnione uczuciem poświęcenie woli człowieka czynieniu woli Ojca, jest najlepszym ludzkim darem dla Ojca, faktycznie. Takie uświęcenie woli stworzonego stanowi jedyny możliwy ludzki dar, posiadający istotną wartość dla rajskiego Ojca. W Bogu człowiek żyje, porusza się i istnieje, nie ma niczego,
Co człowiek może dać Bogu, za wyjątkiem tego wyboru, by podporządkować się woli Ojca, a decyzja taka, czyniona przez inteligentne, wolą obdarzone istoty z wszechświatów, jest rzeczywistością tego, prawdziwego czczenia, które szczególnie przypada do gustu zdominowanej przez miłość naturze Stwórcy Ojca. 22.6.1.1.3. Gdy kiedyś naprawdę uświadomicie sobie istnienie Boga, kiedy naprawdę odkryjecie majestatycznego Stwórcę i zaczniecie uświadamiać sobie zamieszkującą was obecność boskiego kontrolera, wtedy, zgodnie z waszym zrozumieniem oraz ze sposobem i metodą, jaką boscy synowie objawiają Boga, znajdziecie imię dla Ojca Uniwersalnego, które będzie odpowiednią ekspresją waszej idei pierwszego wielkiego źródła i centrum. I tak, na różnych światach i w rozmaitych wszechświatach, Stwórca znany jest pod różnymi określeniami, w duchu wzajemnej zależności wszystkie znaczą to samo, ale w słowach i symbolice, każde imię oznacza stopień i głębokość jego intronizacji w sercach istot przezeń stworzonych, z jakiejkolwiek danej domeny. 23.1.1.4. Centrum Wszechświata Wszechświatów. Ojciec uniwersalny w zasadzie znany jest pod tymi imionami, które można uznać za określenie pierwszego źródła. Gdy idziemy w przestrzeń we wszechświaty, nazwy używane na określenie Ojca Uniwersalnego częściej oznaczają uniwersalne centrum. Jeszcze dalej w głąb gwiezdnych kreacji, nazywany jest on tak, jak na świecie zarządu waszego wszechświata lokalnego, jako pierwsze stwórcze źródło i boskie centrum. W jednej z pobliskich konstelacji Bóg zwany jest Ojcem Wszechświatów. W innej myślnik nieskończonym podtrzymywaczem, a w kierunku wschodnim myślnik boskim władcą. Jest on także nazywany Ojcem Świateł, darem życia oraz wszechpotężnym. 23.2.1.1.5. Na tych światach, gdzie rańscy synowie przeżyli swe obdarzające życie, Bóg znany jest na ogół pod jakimś imieniem, określającym osobisty związek, uczuciowość i ojcowskie oddanie. W zarządzie waszej konstelacji nawiązują do Boga jako do Ojca Uniwersalnego, a na różnych planetach waszego lokalnego systemu światów zamieszkałych, zwany jest on rozmaicie, jako Ojciec Ojców, Rajski Ojciec, Ojciec Schawony i Duchowy Ojciec. Ci, którzy znają Boga z objawień udzielonych podczas obdarzeń dokonanych przez rajskich synów, poddają się ewentualnie uczuciowemu urokowi relacji stworzony Stwórca i nazywają Boga, nasz Ojciec. 23.3.1.1.6. Na planecie, gdzie istoty stworzone obdarzone są płcią, na świecie, gdzie uczucia rodzicielskie tkwią w sercach istot inteligentnych, określenie Ojciec staje się bardzo odpowiednim i stosownym imieniem wiecznego Boga. Na waszej planecie, Urantii, jest on najlepiej znany, najpowszechniej honorowany, pod imieniem Bóg. Imię, jakie mu nadano, niewielkie ma znaczenie, ważną rzeczą jest to, że powinniście go znać i starać się być jemu podobni. Wasi dawni prorocy właściwie nazywali go Bogiem wiekuistym, nawiązując do niego jako do tego, który zamieszkuje wieczność. Drugi rzeczywistość Boga, 23.4.1.2.1. W świecie ducha Bóg jest podstawową rzeczywistością, Bóg jest źródłem prawdy w sferach umysłu, Bóg góruje nad wszystkim w domenach materialnych. Dla wszystkich stworzonych istot inteligentnych Bóg jest osobowością, a dla wszechświata wszechświatów jest on pierwszym źródłem i centrum wiecznej rzeczywistości. Bóg nie jest podobny ani do człowieka, ani do maszyny. Pierwszy Ojciec jest uniwersalnym duchem, wieczną prawdą, nieskończoną rzeczywistością i ojcowską osobowością. 23.5.1.2.2. Wieczny Bóg jest czymś nieskończenie większym, aniżeli tylko wyidealizowaną rzeczywistością, czy uosobieniem wszechświata. Bóg nie jest po prostu najwyższym pragnieniem człowieka, czy uprzedmiotowieniem ludzkich poszukiwań. Nie jest też Bóg zwyczajnie pojęciem, czy mocą potencjałem prawości. Ojciec uniwersalny nie jest synonimem natury, nie jest też uosobionym prawem natury. Bóg jest rzeczywistością transcendentalną, a nie tylko ludzką koncepcją najwyższych wartości.
Bóg nie jest psychologicznym zogniskowaniem znaczeń duchowych, ani też najwspanialszym dziełem człowieka. W umyśle ludzkim Bóg może być dowolnym z tych pojęć, ale jest on czymś znacznie większym. Jest on Zbawicielem i kochającym Ojcem wszystkich tych, którzy cieszą się pokojem ducha na ziemi i którzy pragną trwania osobowości po śmierci. 24.1.1.2.3 Aktualność istnienia Boga uwidacznia się w ludzkim doświadczeniu jako zamieszkiwanie w człowieku boskiej obecności, duchowego monitora, przysłanego z raju, aby żył w śmiertelnym umyśle człowieka i pomagał w kształtowaniu się nieśmiertelnej, żyjącej wiecznie duszy. Obecność boskiego dostrajacza w ludzkim umyśle objawia się przez trzy fenomeny empiryczne. 24.2.1.2.4 Pierwszy intelektualna zdolność poznania Boga myślnik uświadomienia sobie Boga. 24.3.1.2.5 Drugi duchowy impuls do znalezienia Boga myślnik poszukiwanie Boga. 24.4.1.2.6 Trzeci dążenie osobowości do bycia podobną Bogu myślnik szczere pragnienie czynienia woli Ojca. 24.5.1.2.7 Istnienia Boga nigdy nie da się udowodnić przez eksperyment naukowy, czy przez czyste rozumowanie logicznej dedukcji. Boga uświadomić sobie można jedynie w domenach doświadczenia ludzkiego, tym niemniej prawdziwa koncepcja rzeczywistości Boga jest sensowna dla logiki, wiarygodna dla filozofii, niezbędna dla religii oraz nieodzowna dla jakiejkolwiek nadziei wiecznego życia osobowości. 24.6.1.2.8 Ci, którzy rozpoznają Boga, doświadczyli Jego obecności, tacy rozpoznający Boga śmiertelnicy posiadają w swym osobistym doświadczeniu jedyny autentyczny dowód istnienia żywego Boga, jaki jedna istota ludzka może oferować drugiej. Nie ma żadnej innej możliwości wykazania istnienia Boga, oprócz kontaktu pomiędzy świadomością Boga w umyśle ludzkim a obecnością Boga w dostrajaczu myśli, który zamieszkuje intelekt śmiertelnika i nadawany jest człowiekowi jako bezinteresowny dar Ojca Uniwersalnego. 24.7.1.2.9 Teoretycznie możecie uważać Boga za Stwórcę i stworzył On osobiście raj oraz doskonały wszechświat centralny, jednak wszechświaty czasu i przestrzeni są w całości stwarzane i organizowane przez rajski korpus synów Stwórcy. Ojciec Uniwersalny nie jest osobistym Stwórcą wszechświata lokalnego Nebadonu, wszechświat, w którym żyjecie, jest stworzony przez Jego Syna Michała. Chociaż Ojciec nie stwarza osobiście wszechświatów ewolucyjnych, kontroluje je w ich licznych wszechświatowych relacjach oraz w pewnych przejawach ich energii fizycznych, umysłowych i duchowych. Bóg Ojciec jest osobistym Stwórcą rajskiego wszechświata, a w połączeniu z Wiecznym Synem, Stwórcą wszystkich pozostałych osobistych Stwórców wszechświatów. 24.8.1.2.10 Pierwsze źródło i centrum działa jako kontroler fizyczny materialnego wszechświata wszechświatów, w formach wiecznej wyspy Raj, a przez to absolutne centrum grawitacji, wieczny Bóg sprawuje kosmiczną kontrolę nadrzędną na poziomie fizycznym, zarówno we wszechświecie centralnym jak i na obszarze wszechświata wszechświatów. Jako umysł, Bóg działa w bóstwie nieskończonego ducha, jako duch, Bóg objawia się w osobie wiecznego Syna oraz w osobach boskich dzieci wiecznego Syna. Ten związek wzajemny pierwszego źródła i centrum z partnerskimi osobami i absolutami raju, w najmniejszym stopniu nie wyklucza bezpośredniego, osobistego działania Ojca Uniwersalnego na obszarze całego stworzenia oraz na wszystkich jego poziomach. Ojciec Stwórca dzięki obecności swego rozdrobnionego ducha utrzymuje bezpośredni kontakt ze stworzonymi dziećmi i stworzonymi wszechświatami. Trzeci Bóg jest wszechświatowym duchem. 25.1.1.3.1 Bóg jest duchem. Jest powszechną obecnością duchową. Ojciec Uniwersalny jest nieskończoną rzeczywistością duchową. Jest on wszechwładnym, wiecznym, nieśmiertelnym, niewidzialnym i jedynym prawdziwym Bogiem. Chociaż jesteście z rodu Bożego, nie powinniście sądzić,
że ojciec jest do was podobny w formie, czy też fizycznie, dlatego tylko, że powiedziano wam, iż jesteście stworzeni na jego obraz. Myślnik zamieszkali przez nieodgadnione monitory rozesłane z centralnego miejsca pobytu jego wiecznej obecności. Istoty duchowe są rzeczywiste, pomimo, że są niewidoczne dla oczu ludzkich, nie mają ciała ani krwi. 25.2.1.3.2 powiedział kiedyś prorok. Nie widzę go, chociaż przechodzi, mija, a dostrzec nie mogę? Możemy wciąż oglądać dzieła Boże, dobrze możemy uświadamiać sobie materialne dowody Jego wspaniałego działania, ale rzadko możemy dostrzec widzialny przejaw Jego boskości, nie widzimy nawet mieszkającego w człowieku ducha przezeń wysłanego. 25.3.1.3.3 Ojciec uniwersalny jest niewidzialny nie z tego powodu, że skrywa się z dala od skromnych istot z materialnymi ograniczeniami i zawężonymi zdolnościami duchowymi. Sytuacja jest raczej taka. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Człowiek materialny nie może zobaczyć duchowego Boga, zachowując swą śmiertelną egzystencję. Wspaniałość i duchowy blask obecności boskiej osoby jest niemożliwy do dostąpienia przez niższe grupy istot duchowych ani przez jakąkolwiek klasę osobowości materialnych. Duchowa światłość osobistej obecności Ojca jest światłością, której żaden śmiertelny człowiek nie może dostąpić, której nikt z ludzi nie widział, ani nie może zobaczyć. Jednak nie trzeba oglądać Boga oczami ciała, ażeby rozpoznać Go wzrokiem wiary uduchowionego umysłu. 25.4.1.3.4 Ojciec uniwersalny w pełni podziela swą duchową naturę ze współistniejącą z nim jaźnią myślnik wiecznym synem z raju. Zarówno ojciec jak i syn podobnie dzielą, w pełni i nieograniczenie, uniwersalnego i wiecznego ducha z partnerską osobowością, nieskończonym duchem. Duch Boży jest w sobie i od siebie absolutny, w Synu jest nieuwarunkowany, w Duchu uniwersalny, a w nich i poprzez nich wszystkich myślnik nieskończony. 25.5.1.3.5 Bóg jest wszechświatowym duchem, Bóg jest wszechświatową osobą. Najwyższa osobowa rzeczywistość kreacji skończonej jest duchem, ostateczną rzeczywistością kosmosu osobowego jest duch absoniczny. Tylko poziomy nieskończoności są absolutne i tylko na tych poziomach istnieje finalna jedność pomiędzy materią, umysłem i duchem. 25.6.1.3.6 Bóg Ojciec we wszechświatach jest potencjalnie nadrzędnym władcą materii, umysłu i ducha. Bezpośrednio Bóg zajmuje się osobowościami swej rozległej kreacji istot obdarzonych wolą, tylko za pomocą swego rozległego obwodu osobowości, a skontaktować się z nim można, poza rajem, tylko w obecności jego rozdrobnionych bytów, woli Bożej na rozległym obszarze wszechświatów. Ten rajski duch, który zamieszkuje umysły nieśmiertelników czasu i pomaga w ewolucji nieśmiertelnej duszy przetrwałych istot, podobny jest pod względem natury i boskości do Ojca Uniwersalnego. Tym niemniej umysły istot ewolucyjnych wywodzą się z wszechświatów lokalnych i muszą nabywać boskiej doskonałości, doznając w trakcie swych osiągnięć duchowych takich empirycznych przeobrażeń, jakie są nieuniknionym rezultatem decyzji istoty stworzonej, aby czynić wolę Ojca w niebie. 26.1.1.3.7 Doświadczeniu wewnętrznym człowieka umysł złączony jest z materią. Takie związane z materią umysły nie mogą przetrwać ziemskiej śmierci. Metoda przetrwania śmierci opiera się na tych przystosowaniach woli ludzkiej i na tych przeobrażeniach człowieczego umysłu, dzięki którym taki świadomy Boga intelekt stopniowo zaczyna być nauczany przez ducha, a w końcu jest przez ducha prowadzony. To ewolucja ludzkiego umysłu, od związków materialnych do zjednoczenia duchowego, przynosi przeobrażenie potencjalnie duchowych stadiów śmiertelnego umysłu w mortalne rzeczywistości nieśmiertelnej duszy. Przeznaczeniem ludzkiego umysłu, służącego materii, jest stawać się coraz bardziej materialnym i w konsekwencji doznać ewentualnej likwidacji osobowości,
Przeznaczeniem umysłu podporządkowanego duchowi jest stawać się coraz bardziej duchowym i ostatecznie osiągnąć jedność z trwałym i przewodzącym mu boskim duchem. I w ten sposób przetrwać śmierć oraz osiągnąć wieczny byt osobowości. 26.2.1.3.8 Przybywam odwiecznego i niejednokrotnie wracałem przed oblicze Ojca Uniwersalnego. Znam aktualność i osobowość pierwszego źródła i centrum, wiecznego i uniwersalnego Ojca. Wiem, że chociaż Wielki Bóg jest absolutny, wieczny i nieskończony, jest także dobry, duchowy i łaskawy. Znam prawdę wielkich twierdzeń, że Bóg jest duchem i Bóg jest miłością. I te dwa atrybuty najpełniej się objawiają wszechświatu w wiecznym Synu. Czwarta tajemnica Boga, 26.3.1.4.1 Tak nieskończona jest boska doskonałość, że czyni go ona na wieczność tajemnicą. A największą ze wszystkich, niezgłębionych tajemnic Boga, jest fenomen boskiego zamieszkiwania w śmiertelnych umysłach. To, w jaki sposób Ojciec Uniwersalny przebywa z istotami czasu, jest najgłębszą ze wszystkich tajemnic wszechświata. Boska obecność w umyśle ludzkim jest tajemnicą tajemnic. 26.4.1.4.2 Materialne ciała śmiertelników są świątyniami Boga. Pomimo, że władcy synowie stwórcy zbliżają się do istot stworzonych na światach zamieszkałych i przyciągają wszystkich ludzi ku sobie. I chociaż stoją u drzwi świadomości i kołaczą. I radość powstaje u wszystkich, którzy otworzą drzwi swoich serc. Chociaż między synami stwórcy a śmiertelnikami przez nich stworzonymi istnieje serdeczna, osobista, duchowa komunia, mimo wszystko śmiertelni ludzie mają w sobie coś z Boga samego, który aktualnie ich zamieszkuje, ich ciała są jego świątyniami. 26.5.1.4.3 Kiedy przejdziecie swą drogę, kiedy się skończy szkolenie na ziemi w tymczasowej formie, kiedy wasz próbny rys w ciele dobiegnie końca, kiedy proch, z którego się składa śmiertelne tabernakulum, wróci do ziemi, z której został wzięty, wtedy, jak jest objawione, zamieszkujący człowieka, duch wróci do Boga, który go dał. Fragment Boga, część i przesyłka boskości, przebywa w każdej etycznej istocie tej planety. Nie jest on jeszcze wasz, na prawach własności, ale ma stać się jednością z wami, jeśli przetrwacie śmiertelną egzystencję. 26.6.1.4.4 Wciąż stajemy w obliczu tajemnicy Boga, jesteśmy skonfundowani coraz szerszym roztaczaniem się bezkresnej panoramy prawdy o Jego nieskończonej dobroci, miłosierdziu bez końca, niedościgłej wiedzy i wspaniałym charakterze. 26.7.1.4.5 Boska tajemnica polega na charakterystycznym zróżnicowaniu, jakie istnieje pomiędzy tym, co skończone a tym, co nieskończone, pomiędzy tym, co doczesne a tym, co wieczne, pomiędzy czasowo-przestrzenną istotą a uniwersalnym stwórcą, pomiędzy tym, co materialne a tym, co duchowe, pomiędzy niedoskonałością człowieka a doskonałością rajskiego bóstwa. Bóg powszechnej miłości objawia się nieustannie każdej stworzonej istocie, aż do pełnej zdolności duchowego pojmowania przez tą istotę właściwości boskiej prawdy, piękna i dobroci. 27.1.1.4.6 Dla każdej istoty duchowej i dla każdego stworzonego śmiertelnika, w każdej domenie i na każdym świecie wszechświata wszechświatów, Ojciec Uniwersalny objawia wszystko ze swej łaskawej i boskiej jaźni, co może być dostrzeżone i zrozumiane przez taką istotę duchową i przez takiego stworzonego śmiertelnika. Bóg nie ma względu na osoby, ani duchowe, ani materialne. Boska obecność, którą cieszy się każde dziecko wszechświata, jest w każdym danym momencie ograniczona tylko zdolnością takiej istoty stworzonej do odbierania i spostrzegania duchowych aktualności bytu świata nadmaterialnego. 27.2.1.4.7 Bóg nie jest tajemnicą, jako rzeczywistość ludzkiego, duchowego doświadczenia. Jednak gdy próbuje się objaśnić rzeczywistości świata duchowego,
fizycznym umysłom klasy materialnej, pojawiają się tajemnice, tajemnice tak subtelne i tak głębokie, że u rozpoznającego Boga śmiertelnika jedynie zrozumienie przez wiarę może dokonać filozoficznego cudu, poznania nieskończonego przez skończonego, dostrzeżenia wiecznego Boga przez rozwijających się śmiertelników, z materialnych światów czasu i przestrzeni. Piąty osobowość Ojca Uniwersalnego, 27.3.1.5.1 Nie pozwólcie na to, żeby wielkość Boga, Jego nieskończoność przesłaniała czy też przyćmiewała wam Jego osobowość. Nie ma usłyszeć ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć ten, co utworzył oko? Ojciec Uniwersalny jest kulminacją boskiej osobowości, jest on początkiem i przeznaczeniem wszystkich osobowości całego stworzenia. Bóg jest nieskończony jak również osobowy, jest on nieskończoną osobowością. Ojciec jest naprawdę osobowością, pomimo, że nieskończoność jego osoby uniemożliwia na zawsze jego pełne zrozumienie przez istoty materialne i skończone. 27.4.1.5.2 Bóg jest czymś znacznie większym niż osobowość, tak jak ludzki umysł ją rozumie. Jest nawet czymś znacznie większym od jakiejkolwiek możliwej koncepcji superosobowości. Jednak zupełnie bezowocne jest omawianie tak trudnych do zrozumienia idei, dotyczących boskiej osobowości, z istotami materialnymi, których najwyższe pojęcie rzeczywistości istoty zawarte jest w idei i ideale osobowości. Najwyższa możliwa koncepcja istoty materialnej, odnosząca się do uniwersalnego Stwórcy, zawiera się w duchowych ideałach podniosłej idei boskiej osobowości. Dlatego też, chociaż możecie rozumieć, że Bóg musi znacznie przerastać ludzką ideę osobowości, wiecie tak samo dobrze, że Ojciec Uniwersalny prawdopodobnie nie może być niczym mniej niż wieczną, nieskończoną, dobrą i piękną osobowością. 27.5.1.5.3 Bóg nie ukrywa się przed żadną ze stworzonych istot. Jest niedostępny dla tak wielu klas istot tylko dlatego, że zamieszkuje światłość niedostępną, której nikt z ludzi nie może zobaczyć. Ogrom i wspaniałość boskiej osobowości niemożliwy jest do zrozumienia przez niedoskonały umysł nieśmiertelników ewolucyjnych. On zmierzył wody morskie swą garścią i piędzią wymierzył niebiosa. To jest On, który mieszka nad kręgiem ziemi, który rozciąga niebiosa jak tkaninę i rozszerza jako wszechświat do mieszkania w nim. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy, kto określa świat numerem i wszystkie je woła po imieniu. I także to jest prawdziwe, że niewidzialne przymioty Boga stają się częściowo widzialne dla umysłu, przez Jego dzieła. Takimi, jakimi dzisiaj jesteście, musicie dostrzegać niewidzialnego Stwórcy przez Jego różnorodne i rozmaite dzieła, jak również dzięki objawieniom i dzięki pomocy Jego synów oraz ich licznych podwładnych. 28.1.1.5.4 Materialni śmiertelnicy, chociaż nie mogą dostrzec osoby Boga, powinni cieszyć się zapewnieniem, że jest On osobą, mogą zaakceptować przez wiarę tę prawdę, która mówi, że Ojciec Uniwersalny tak ukochał świat, iż umożliwił jego skromnym mieszkańcom wieczny rozwój duchowy, że znajduje radość w swych dzieciach. Bogu nie brakuje żadnego z tych nadludzkich i boskich atrybutów, które się składają na doskonałą, wieczną, kochającą i nieskończoną osobowość Stwórcy. 28.2.1.5.5 W kreacjach lokalnych Bóg nie objawia się w formie osobowej, za wyjątkiem personelu superwszechświata, ani też w nich nie przebywa, wyjąwszy rajskich synów Stwórcy, którzy są ojcami światów zamieszkałych oraz władcami wszechświatów lokalnych. Gdyby wiara istoty stworzonej była doskonała, wiedziałaby ona z pewnością, że kiedy ujrzała Syna Stwórcy, ujrzała też Ojca Uniwersalnego, poszukując Ojca. Nie pytałaby o nic, ani też nie spodziewałaby się ujrzeć nikogo innego prócz Syna. Śmiertelny człowiek po prostu nie może zobaczyć Ojca, zanim nie przejdzie pełnej transformacji duchowej i naprawdę nie dotrze do raju. 28.3.1
5.6 Natura rajskich synów Stwórcy nie obejmuje wszystkich, nieuwarunkowanych potencjałów absolutności uniwersalnej, zawartych w nieskończonej naturze pierwszego wielkiego źródła i centrum, ale Ojciec Uniwersalny jest we każdej mierze bosko obecny w synach Stwórcy. Ojciec i jego synowie stanowią jedność. Rajscy synowie klasy Michała są osobowościami doskonałymi, tak samo jak doskonała jest forma wszystkich osobowości wszechświata lokalnego, od gwiazdy jasnej i porannej w dół, do najniższej istoty ludzkiej, wyłaniającej się ze zwierzęcej ewolucji. 28.4.1.5.7 Bez Boga i bez jego wielkiej centralnej osoby, nie byłoby osobowości w całym rozległym wszechświecie wszechświatów. Bóg jest osobowością. 28.5.1.5.8 Pomimo tego, że Bóg jest wieczną mocą, majestatyczną obecnością, transcendentalnym ideałem i wspaniałym duchem myślnik, choć jest on tym wszystkim i czymś nieskończenie większym myślnik, jest on prawdziwie i wiecznie doskonałą osobowością Stwórcy, osobą, która może poznać i być poznaną, która może kochać i być kochaną. I kimś, kto może obdarzyć nas przyjaźnią, kiedyś możesz być uznawany, a jak i inni ludzie byli uznawani, za przyjaciela Boga. Jest on rzeczywistym duchem i duchową rzeczywistością. 28.6.1.5.9 Kiedy widzimy Ojca Uniwersalnego, jak objawia się w swoim wszechświecie, gdy dostrzegamy Go, jak zamieszkuje niezliczone mnóstwo istot, gdy spostrzegamy Go w osobach Jego synów władców, jak wciąż odczuwamy Jego boską obecność tu i ówdzie, blisko i daleko, pozwólcie nam nie wątpić ani też nie kwestionować prymatu Jego osobowości. Pomimo wszystkich tak rozległych rozdzieleń siebie, pozostaje On prawdziwą osobą i bezustannie utrzymuje osobistą łączność z niezliczonym mnóstwem istot rozsianych na obszarze wszechświata wszechświatów. 28.7.1.5.10 Idea osobowości Ojca Uniwersalnego jest szerszą i wierniejszą ideą Boga, docierającą do ludzkości głównie dzięki objawieniu. Zarówno rozumowanie, jak i mądrość, czy doświadczenie religijne, wnioskują i zakładają osobowość Boga, ale nie w pełni ją potwierdzają. Nawet zamieszkujący człowieka dostrajacz myśli jest przedosobowy. Prawda i dojrzałość jakiejkolwiek religii jest wprost proporcjonalna do zawartości w niej idei nieskończonej osobowości Boga oraz do jej zrozumienia absolutnej jedności bóstwa. Tak więc idea osobowego bóstwa staje się miarą dojrzałości religijnej, po tym, jak religia po raz pierwszy sformułowała pojęcie jedności Boga. 29.1.1.5.11 Prymitywna religia miała wielu osobowych bogów, a byli oni kształtowani na podobieństwo człowieka. Objawienie potwierdza słuszność idei osobowości Boga, co jest zaledwie możliwe w naukowym postulacie pierwszej przyczyny i tylko prowizorycznie sugerowane w filozoficznej idei jedności uniwersalnej. Tylko przez osobowościowe podejście, jakakolwiek osobowa istota może zacząć rozumieć jedność Boga. Negowanie osobowości pierwszego źródła i centrum zostawia człowiekowi tylko dwie filozoficzne alternatywy, materializm albo panteizm. 29.2.1.5.12 Przy rozważaniu bóstwa, koncepcja osobowości musi być pozbawiona idei cielesności. Ciało materialne nie jest konieczne do istnienia osobowości, zarówno u człowieka jak i u Boga. Błąd cielesności ukazują oba ekstrema filozofii ludzkiej. W materializmie, skoro człowiek traci swoje ciało w momencie śmierci, przestaje on istnieć jako osobowość, w panteizmie, skoro Bóg nie ma ciała, nie jest tym samym osobą. Nadludzki rodzaj rozwijający się osobowości działa w jedności umysłu i ducha. 29.3.1.5.13 Osobowość jest nie tylko atrybutem Boga, oznacza ona raczej całokształt skoordynowanej, nieskończonej boskiej natury oraz jednolitej woli, która ukazuje się w wieczności i uniwersalności swej doskonałej ekspresji. Osobowość w najwyższym sensie,
jest objawieniem Boga dla wszechświata wszechświatów. 29.4.1.5.14 Bóg, jako wieczny, uniwersalny, absolutny i nieskończony, nie wzrasta w wiedzy, jak również nie zwiększa swej mądrości. Bóg nie gromadzi doświadczenia, jak to skończony człowiek mógłby przypuszczać albo rozumieć, ale w domenach swej własnej, wiecznej osobowości, korzysta on z tych ciągłych poszerzeń samorealizacji, jakie w pewien sposób są porównywalne i analogiczne z nabywaniem nowego doświadczenia przez istoty skończone ze światów ewolucyjnych. 29.5.1.5.15 Absolutna doskonałość nieskończonego Boga mogłaby sprawiać jemu cierpienia z powodu strasznych ograniczeń nieuwarunkowanej ostateczności perfekcji, gdyby nie to, że Ojciec Uniwersalny bierze bezpośredni udział w trudach każdej niedoskonałej, osobowej duszy w rozległym wszechświecie, tej duszy, która z boską pomocą pragnie się wznosić ku duchowo doskonałym światom na wysokości. To gromadzące się doświadczenie każdej istoty duchowej i każdego stworzonego śmiertelnika, w całym wszechświecie wszechświatów, jest częścią ojcowskiej, zawsze poszerzającej się świadomości bóstwa, w nigdy niekończącym się boskim kręgu nieustannej samorealizacji. 29.6.1.5.16 Dosłowną prawdą jest, że we wszystkich twoich zmartwieniach, on też jest zmartwiony. We wszystkich twoich tryumfach, on tryumfuje i razem z tobą. Jego przedosobowy, boski duch, jest prawdziwą częścią was samych. Wyspa Rej reaguje na wszystkie fizyczne przeobrażenia wszechświata wszechświatów, wieczny syn ogarnia wszystkie impulsy duchowe całego stworzenia, wspólny aktywizator zawiera w sobie wszystkie ekspresje umysłowe rozwijającego się kosmosu. Ojciec uniwersalny uświadamia sobie, w pełni swej boskiej świadomości, wszelkie indywidualne doświadczenia, ewolucyjne zmagania poszerzających się umysłów oraz wznoszących się duchów każdego bytu, każdej istoty i osobowości, z całej ewolucyjnej kreacji czasu i przestrzeni. I wszystko to jest dosłownie prawdziwe, ponieważ w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Szósty osobowość we wszechświecie, 29.7.1.6.1 Osobowość ludzka jest czasowo-przestrzennym odbiciem cieniem, rzucanym przez boską osobowość Stwórcy. Żadna aktualność nigdy nie może być właściwie zrozumiana przez badanie jej cienia. Cienie powinny być objaśniane w terminach ich prawdziwej treści. 30.1.1.6.2 Dla nauki Bóg jest przyczyną, dla filozofii ideą, dla religii osobą, nawet kochającą osobą Ojca Niebiańskiego. Dla naukowca Bóg jest pierwotną siłą, dla filozofa hipotezą jedności, dla człowieka religijnego żywym doświadczeniem duchowym. Ludzka, nieadekwatna koncepcja osobowości Ojca Uniwersalnego, może być udoskonalona tylko dzięki duchowemu rozwojowi człowieka we wszechświecie i stanie się ona prawdziwie adekwatną dopiero wtedy, kiedy pielgrzymi czasu i przestrzeni osiągną kiedyś boskie objęcia żywego Boga w raju. 30.2.1.6.3 Nigdy nie traćcie z oczu diametralnie przeciwstawnych punktów widzenia osobowości, jak dostrzegają Bóg i człowiek. Człowiek widzi i rozumie osobowość, patrząc od skończonego ku nieskończonemu. Bóg patrzy od nieskończonego ku skończonemu. Człowiek posiada najniższy typ osobowości, Bóg najwyższy, ostateczny i absolutny. Dlatego też, doskonalsze koncepcje boskiej osobowości musiały cierpliwie czekać pojawienia się doskonalszych idei ludzkiej osobowości, zwłaszcza poszerzonego objawienia zarówno ludzkiej jak i boskiej osobowości na Urantii, w obdarzającym życiu Michała, Syna Stwórcy. 30.3.1.6.4 Przedosobowy, boski duch, który zamieszkuje umysł człowieka. Swoją obecnością dostarcza przekonywającego dowodu swego aktualnego istnienia, jednak ideę boskiej osobowości można zrozumieć tylko przez duchową wnikliwość autentycznego, osobistego doświadczenia religijnego. Każda osoba, ludzka czy boska, może być znana i rozumiana zupełnie niezależnie od jej zauważalnych oddziaływań czy materialnej obecności tej osoby.
30.4, 1, 6.5. Do nawiązania przyjaźni pomiędzy dwoma osobami konieczny jest pewien stopień pokrewieństwa moralnego i harmonii duchowej. Kochająca osobowość praktycznie nie objawia siebie osobie pozbawionej miłości. Ażeby chociaż przybliżyć poznanie boskiej osobowości, wszystkie talenty osobowości ludzkiej muszą być w całej pełni poświęcone temu zadaniu. Niezdecydowane, częściowe poświęcenie będzie bezskuteczne. 30.5, 1, 6.6. Im dokładniej człowiek rozumie siebie i docenia wartość osobowości swoich bliźnich, tym bardziej będzie pragnął poznać oryginał osobowości i tym bardziej taki, rozpoznający Boga człowiek, będzie się starał być podobny oryginałowi osobowości. Możecie się spierać na temat przekonań o Bogu, jednak przeżywanie z Nim i w Nim jest ponad i poza całą ludzką polemiką oraz zwykłą intelektualną logiką. Rozpoznający Boga człowiek określa swoje duchowe przeżycia nie po to, żeby przekonać niewierzących, ale dla podbudowania i obopólnego zadowolenia wierzących. 30.6, 1, 6.7. Zakładając, że można poznać wszechświat, co jest zrozumiałe, zakłada się, że wszechświat jest stworzony przez umysł i kierowany przez osobowość. Ludzki umysł może dostrzegać jedynie zjawiska umysłowe innych umysłów, czy są one ludzkie, czy też nadludzkie. Jeżeli osobowość człowieka może doświadczać wszechświata, jest gdzieś w tym wszechświecie skryty boski umysł i faktyczna osobowość. 30.7, 1, 6.8. Bóg jest duchem myślnik osobowością duchową, człowiek także jest duchem myślnik potencjalną osobowością duchową. Jezus Nazaretu w pełni ziścił ten potencjał osobowości duchowej w doświadczeniu ludzkim, zatem jego życie, przeżywane w wypełnianiu woli Ojca, stało się ludzkim, najbardziej rzeczywistym i idealnym objawieniem osobowości Boga. Nawet jeśli osobowość Ojca Uniwersalnego może być zrozumiana tylko w rzeczywistym doświadczeniu religijnym, w ziemskim życiu Jezusa inspiruje nas doskonały pokaz takiego właśnie dokonania i objawienie osobowości Boga w prawdziwie ludzkim doświadczeniu. 7. Duchowa wartość koncepcji osobowości. 31.1, 1, 7.1. Kiedy Jezus mówił o żywym Bogu, nawiązywał do osobowego bóstwa myślnik Ojca w niebie. Koncepcja osobowości bóstwa ożywia przyjaźń, ułatwia inteligentne czczenie i wspiera ożywczą ufność. Pomiędzy nieosobowymi rzeczami mogą zaistnieć oddziaływania, ale nie przyjaźń. Przyjazne stosunki między Ojcem a Synem, tak jak między Bogiem a człowiekiem, nie mogą być utrzymywane, jeśli obaj nie są osobami. Tylko osobowości mogą przestawać ze sobą, aczkolwiek tej osobowej wspólnocie znacznie może pomóc obecność takiego nieosobowego bytu, jakim jest dostrajacz myśli. 31.2, 1, 7.2. Człowiek nie osiąga jedności z Bogiem tak, jak kropla wody może znaleźć jedność z oceanem. Człowiek osiąga jedność z boskością poprzez rozwijającą się, wzajemną wspólnotę duchową, poprzez obcowanie ludzkiej osobowości z osobowym Bogiem, poprzez coraz większe zbliżenie się do boskiej natury, w wyniku szczerego i inteligentnego dostosowywania się do boskiej woli. Tak wzniosły związek zaistnieć może jedynie pomiędzy osobowościami. 31.3, 1, 7.3. Koncepcja prawdy ewentualnie może być rozważana w oderwaniu od osobowości. Koncepcja piękna może istnieć bez osobowości, jednak koncepcja boskiej dobroci zrozumiała jest tylko w odniesieniu do osobowości. Tylko osoba może kochać i być kochaną. Nawet piękno i prawda mogą być oderwane od nadziei wiecznego życia, jeśli nie są atrybutami osobowego Boga, kochającego Ojca. 31.4, 1, 7.4. Nie potrafimy w pełni zrozumieć, jak Bóg może być pierwotny, niezmienny, wszechmocny i doskonały, a jednocześnie być otoczony przez wciąż zmienny, najwyraźniej prawami ograniczony wszechświat, ewoluujący wszechświat względnych niedoskonałości. Możemy jednak poznać taką prawdę w naszym własnym, osobistym doświadczeniu,
Skoro my wszyscy zachowujemy tożsamość osobowości i jedność woli, wbrew ciągłym zmianom zarówno nas samych jak i naszego otoczenia. 31.5.1.7.5 Ostateczna rzeczywistość wszechświatowa nie może być zrozumiana dzięki matematyce, logice czy filozofii, tylko dzięki osobistemu doświadczeniu stopniowego dostosowywania się do boskiej woli osobowego Boga. Ani nauka czy filozofia, ani też teologia, nie mogą potwierdzić osobowości Boga. Tylko osobiste doświadczenie wiernych synów Ojca Niebiańskiego może dać faktyczne, duchowe uświadomienie sobie osobowości Boga. 31.6.1.7.6 Wyższe koncepcje osobowości wszechświatowej zakładają tożsamość, samoświadomość, osobową wolę i możliwość objawiania się. Dodatkowo, te cechy charakterystyczne zakładają braterstwo z innymi, równymi osobowościami, tak jak ono istnieje w związkach osobowych rajskich bóstw. Absolutna jedność tych związków jest tak doskonała, że boskość staje się znana dzięki swojej niepodzielności, dzięki jedności. Pan Bóg jest jeden. Niepodzielność osobowości nie koliduje z obdarzaniem przez Boga Jego duchem, aby mógł żyć w sercach śmiertelnych ludzi. Niepodzielność osobowości ludzkiego Ojca nie przeszkadza w płodzeniu śmiertelnych synów i córek. 31.7.1.7.7 Koncepcja niepodzielności, w powiązaniu z koncepcją jedności, implikuje przewyższanie zarówno czasu jak i przestrzeni przez ostateczność bóstwa, zatem ani przestrzeń ani czas nie mogą być absolutne czy nieskończone. Pierwsze źródło i centrum jest tą nieskończonością, która bezwzględnie przewyższa cały umysł, całą materię i całego ducha. 31.8.1.7.8 Fakt istnienia rajskiej Trójcy w żaden sposób nie narusza prawdy o boskiej jedności. Trzy osobowości rajskiego bóstwa są jak jedno, we wszystkich oddziaływaniach z wszechświatową rzeczywistością i we wszystkich związkach z istotami stworzonymi. Tak samo istnienie trzech wiecznych osób w żaden sposób nie narusza niepodzielności bóstwa. Uświadamiam sobie w całej pełni, że nie dysponuję odpowiednim językiem, aby wyjaśnić śmiertelnemu umysłowi, jak my widzimy te wszechświatowe problemy. Nie zniechęcajcie się jednak, nie wszystkie te sprawy są zupełnie jasne nawet dla wysokich osobowości, należących do mojej grupy rajskich istot. Pamiętajcie zawsze, że te głębokie prawdy, dotyczące bóstwa, będą się coraz lepiej klarować, kiedy wasze umysły będą coraz bardziej uduchowione, podczas kolejnych epok długiego wznoszenia się śmiertelnika do raju. 32.1.1.7.9 Przedstawione przez niebiańskiego radcę, członka grupy osobowości niebiańskich, przydzielonych przez pradawnych czasów z Uwersy, zarządu siódmego wszechświata, do nadzoru tych części nadchodzącego objawienia, które mają do czynienia ze sprawami leżącymi poza granicami wszechświata lokalnego Nebadonu. Upoważniony jestem do przygotowania przekazów, obrazujących naturę i atrybuty Boga, gdyż stanowię najwyższe źródło informacji, dostępnych w tej materii na jakimkolwiek z zamieszkałych światów. Służyłem jako niebiański radca we wszystkich siedmiu superwszechświatach i długo przebywałem w rajskim centrum wszystkich rzeczy. Wielokrotnie korzystałem z najwyższej przyjemności przebywania bezpośrednio przed obliczem Ojca Uniwersalnego. Przedstawiam rzeczywistość i prawdę, dotyczącą natury i atrybutów Ojca. Jako niekwestionowany autorytet, wiem, o czym mówię. Przekaz 2 Natura Boga, 33.1.2.0.1 Ponieważ najwyższa z możliwych, ludzkich koncepcji Boga, zawarta jest w idei oraz ideale pierwotnej i nieskończonej osobowości, dopuszczalne jest, a może nawet okazać się pomocne, poznanie niektórych cech boskiej natury, które składają się na charakter bóstwa. Natura Boga najlepiej może być zrozumiana dzięki temu objawieniu Ojca, które Michał z Nebadonu przedstawił w swoich różnorodnych naukach i poprzez swoje wspaniałe, ludzkie życie w ciele. Boska natura może być również lepiej zrozumiana przez człowieka, jeśli człowiek potraktuje siebie jako dziecko Boga i spojrzy na rajskiego Stwórcę jak na prawdziwego, duchowego Ojca.
33.2.2.0.2 Naturę Boga można badać w objawieniu najwyższych idei. Boski charakter można dostrzegać jako odtworzenie niebiańskich ideałów, ale najbardziej oświecające i duchowo podbudowujące ze wszystkich objawień boskiej natury można znaleźć w zrozumieniu religijnego życia Jezusa z Nazaretu, zarówno przed jak i po uzyskaniu przez Niego pełnej świadomości boskości. Jeśli wcielone życie Michała przyjmiemy za tło objawienia Boga człowiekowi, możemy spróbować wyrazić ludzkimi symbolami słownymi pewne idee i ideały dotyczące boskiej natury, które mogą ewentualnie przyczynić się do dalszego naświetlenia i konsolidacji ludzkiej koncepcji natury i charakteru osobowości Ojca Uniwersalnego. 33.3.2.0.3 Zawężona pojemność śmiertelnego umysłu bardzo nam komplikuje wszelkie nasze wysiłki, zmierzające do poszerzenia i uduchowienia ludzkiego zrozumienia Boga. Wykonywanie przydzielonego nam zadania ogromnie również utrudniają ograniczenia językowe i ubóstwo materiału, który można wykorzystać do celów ilustracji czy porównania, kiedy próbujemy zobrazować boskie wartości i przedstawić duchowe znaczenia skończonemu, śmiertelnemu umysłowi człowieka. Wszelkie nasze wysiłki, zmierzające do poszerzenia ludzkiego pojmowania Boga, byłyby nieomal daremne, gdyby nie to, że ludzki umysł jest zamieszkały przez nadanego mu dostrajacza, pochodzącego od Ojca Uniwersalnego i przenikany jest duchem prawdy, pochodzącym od Syna Stwórcy. Polegając zatem na istnieniu w sercu człowieka tych boskich duchów, mogących mu pomóc poszerzyć ideę Boga, z radością podejmuje się wykonania powierzonego mi zadania myślnik dalszego zobrazowania umysłowi ludzkiemu natury Boga. Pierwszy nieskończoność Boga, 33.4.2.1.1, dosięgając nieskończonego nie możemy go znaleźć. Nie znać śladów boskich stóp. Jego mądrość jest nieskończona, a jego wielkość jest niedocieczona. Oślepiające światło obecności Ojca jest tak wielkie dla Jego skromnych istot stworzonych, że z pozoru, mieszka On w gęstej ciemności. Nie tylko Jego myśli i plany są niezbadane, ale On czyni niezmierne dziwy, a cudów Jego bez liku. Wielki jest Bóg, choć nieznany, lat Jego nikt nie policzy. Czy Bóg rzeczywiście mieszka na ziemi? Spójrzcie, niebo, wszechświat, i niebo nieb, wszechświat wszechświatów, nie mogą go objąć. Jak niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia jego drogi. 34.1.2.1.2 Jest tylko jeden Bóg, Ojciec Nieskończony, Stwórca, On wiary dochowuje. Boski Stwórca jest również wszechświatowym władcą, źródłem i przeznaczeniem dusz. Jest najwyższą duszą, pierwotnym umysłem i bezgranicznym duchem całego stworzenia. Wielki Władca nie popełnia błędów. Jest wspaniały w swym majestacie i chwale. Stwórca Bóg zupełnie nie ma lęku i wrogości. Jest nieśmiertelny, wieczny, samoistny, boski i łaskawy. Jak czysty i piękny, jak wnikliwy i niezgłębiony jest niebiański protoplasta wszystkich rzeczy. Nieskończony najdoskonalszy jest w tym, że użycza siebie człowiekowi. On jest początkiem i końcem, ojcem każdego dobrego i doskonałego celu. U Boga wszystkie rzeczy są możliwe, wieczny Stwórca jest przyczyną przyczyn. 34.2.2.1.3 Pomimo nieskończoności zdumiewających przejawów wiecznej i uniwersalnej osobowości Ojca, uświadamia On sobie w pełni zarówno swą nieskończoność jak i wieczność, zna On również dokładnie swą doskonałość i moc. Jest On jedyną istotą we wszechświecie, oprócz partnerskich boskich istot, która doznaje doskonałej, właściwej i kompletnej oceny samego siebie. 34.3.2.1.4 Ojciec wytrwale i niezawodnie wychodzi naprzeciw rozlicznym wymaganiom, jakie stawiają przed Nim zmiany, zachodzące od czasu do czasu w różnych częściach wszechświata nadrzędnego. Wielki Bóg zna i rozumie siebie, uświadamia sobie w sposób nieskończony wszystkie swoje podstawowe atrybuty doskonałości. Bóg nie jest kosmicznym przypadkiem, nie jest również wszechświatowym eksperymentatorem.
Władcy wszechświatów mogą ryzykować, ojcowie konstelacji mogą eksperymentować, głowy systemu mogą praktykować, ale ojciec uniwersalny widzi koniec od początku, a jego boski plan i wieczny cel aktualnie zawiera oraz obejmuje wszystkie eksperymenty i wszystkie przygody wszystkich podwładnych, w każdym świecie, systemie i konstelacji, w każdym wszechświecie jego rozległych domen. 34.4.2.1.5 Żadna rzecz nie jest nowością dla Boga, a żadne kosmiczne zdarzenie nigdy nie jest dlań niespodzianką. On zamieszkuje okrąg wieczności. Dni Jego nie mają początku ani końca. Dla Boga nie ma ani przeszłości, ani teraźniejszości czy przyszłości. Cały Jego czas jest teraźniejszy w każdej danej chwili. On jest wielkim i jedynym jestem. 34.5.2.1.6 Ojciec uniwersalny jest absolutnie i bezwarunkowo nieskończony we wszystkich swych atrybutach i ten fakt, sam w sobie i sam z siebie, automatycznie wyklucza go ze wszystkich bezpośrednich, osobistych kontaktów ze skończonymi, materialnymi istotami jak i z innymi stworzonymi istotami inteligentnymi niższego poziomu. 34.6.2.1.7 I we wszystkich takich przypadkach zarządzone zostały odpowiednie adaptacje, umożliwiające kontakt i komunikację z różnorodnymi jego istotami, po pierwsze, w osobowościach rajskich synów Boga, którzy choć doskonali w boskości, częstokroć mają również swój udział w jestestwie z krwi i kości gatunków planetarnych, stając się jednym z was i jednym z wami, jak to miało miejsce w obrażeniu dokonanym przez Michała, gdy Bóg stał się człowiekiem i był zwany na przemian Synem Bożym i Synem Człowieczym. Drugi w kolejności są osobowości nieskończonego ducha, różnorodne klasy zastępów seraficznych i innych niebiańskich istot inteligentnych, które zbliżają się do istot materialnych niskiego pochodzenia i na różne sposoby pomagają im oraz im służą. Trzecie są bezosobowe, nieodgadnione monitory, dostrajacze myśli, prawdziwy dar samego wielkiego Boga, posłany bez zapowiedzi i bez wyjaśnienia, aby zamieszkać takie istoty, jak ludzie na Urantii. W nieskończonych ilościach zstępują one z wysokości chwały i świetności. I zamieszkują skromne umysły tych śmiertelników, którzy mogą uświadomić sobie Boga, albo mają potencjał tej możliwości. 35.1.2.1.8 Tymi metodami, oraz wieloma innymi, nieznanymi wam metodami, przekraczającymi zupełnie skończone zrozumienie, robi rajski ojciec krok w dół, z miłością i ochoczo modyfikując przy tym, osłabiając i rozrzedzając swą nieskończoność, aby móc zbliżyć się do swoich skończonych, stworzonych dzieci. I tak. Przez szereg rozdzieleń swej osobowości, z których każde jest coraz mniej absolutne, nieskończony ojciec może nawiązać bliski kontakt z różnorodnymi istotami inteligentnymi, z wielu domen jego rozległego wszechświata. 35.2.2.1.9 Wszystko to ojciec robił, robi teraz i nadal będzie robił, bez najmniejszego uszczuplenia faktu i rzeczywistości swojej nieskończoności. Wieczności oraz prymatu. I wszystkie te sprawy są niezbitą prawdą, pomimo, że trudno je pojąć, pomimo tajemniczości, która je otacza, czy niemożności ich pełnego zrozumienia przez takie istoty, jakie mieszkają na Urantii. 35.3.2.1.10 Ponieważ pierwszy ojciec jest nieskończony w swych planach i wieczny w swych zamiarach, jest z natury niemożliwe, aby jakakolwiek skończona istota mogła kiedykolwiek zrozumieć, czy w pełni pojąć boskie plany i zamiary. Śmiertelny człowiek może przelotnie dostrzec zamiary ojca, teraz czy później, tu i tam, jak objawiają się one podczas realizacji planów wznoszenia się istot na ich kolejne poziomy wszechświatowego rozwoju. Chociaż człowiek nie może ogarnąć znaczenia nieskończoności. Nieskończony ojciec z całą pewnością i w pełni pojmuje oraz z miłością akceptuje całą skończoność wszystkich swoich dzieci, we wszystkich wszechświatach. 35.4.2.1.10
1.11 Boskość i wieczność podziela Ojciec ze znaczną liczbą wyższych rajskich istot, ale wątpimy, czy nieskończoność i wynikający stąd uniwersalny prymat, podziela On w pełni z kimkolwiek, wyjąwszy partnerskich towarzyszy z rajskiej Trójcy. Nieskończoność osobowości musi z konieczności obejmować całą skończoność osobowości, stąd prawda myślnik dosłowna prawda myślnik nauczania mówiącego, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ten fragment czystego bóstwa Ojca Uniwersalnego, który zamieszkuje śmiertelnego człowieka, jest częścią nieskończoności pierwszego wielkiego źródła i centrum, Ojca Ojców. Drugi wieczna doskonałość Ojca. 35.5, 2, 2.1 Nawet wasi dawniejsi prorocy rozumieli wieczną, nigdy nie zaczętą, nigdy nie skończoną, cyrkularną naturę Ojca Uniwersalnego. Bóg jest literalnie i wiecznie obecny w Jego wszechświecie wszechświatów. Zamieszkuje chwilę obecną, w całym swym absolutnym majestacie i wiecznej wspaniałości. Ojciec ma życie w sobie, a to życie jest życiem wiecznym. To właśnie Ojciec, przez epoki wieczności, daje wszystkim życie. W boskiej integralności jest nieskończona doskonałość. Ja, Panni, odmieniam się. Nasza znajomość wszechświata wszechświatów objawia nam nie tylko to, że jest On Ojcem Świateł, ale także to, że w prowadzeniu przez Niego spraw międzyplanetarnych, nie ma przemiany ani cienia zmienności. On obwieszcza od początku to, co ma przyjść. Powiada, me zlecenie ma się ostać, ja będę czynił wszystkie moje upodobania, zgodnie z planem wieków, który ja powziąłem w mym Synu. Takie są więc plany i zamysły pierwszego źródła i centrum, podobne jemu samemu, wieczne, doskonałe i na zawsze niezmienne. 35.6, 2, 2.2 Poleceniach Ojca jest ostateczność kompletności i doskonałość pełni. Wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało, do tego nic dodać nie można, ani od tego nic odjąć. Ojciec Uniwersalny nie żałuje swych pierwotnych zamiarów, pełnych wiedzy i doskonałości. Jego plany są niezawodne, Jego rada niezmienna, podczas gdy Jego czyny są boskie i nieomylne. 1000 lat w Jego oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął niby straż nocna. Doskonałość boskości oraz ogrom wieczności na zawsze są poza pełnym pojmowaniem ograniczonego umysłu śmiertelnego człowieka. 36.1, 2, 2.3 Oddziaływania niezmiennego Boga, kiedy wprowadza On w życie swoje wieczne zamiary, mogą wydawać się zmienne, zgodnie ze zmienną postawą oraz przeobrażającymi się umysłami stworzonych przez Niego istot inteligentnych. Znaczy to mogą one zmieniać się pozornie i powierzchownie, ale pod powierzchnią i na dnie wszystkich zewnętrznych objawów wciąż istnieje niezmienny zamiar, wiecznotrwały plan wiecznego Boga. 36.2, 2, 2.4 Na zewnątrz, we wszechświatach, doskonałość musi być z konieczności określeniem względnym, ale we wszechświecie centralnym, a zwłaszcza w raju, doskonałość jest nierozrzedzona. W pewnych stadiach jest nawet absolutna. Uzewnętrznienia Trójcy urozmaicają pokaz boskiej doskonałości, ale jej nie umniejszają. 36.3, 2, 2.5 Zasadnicza doskonałość Boga nie polega na zakładanej prawości, ale raczej na nieodłącznej doskonałości i dobroci Jego boskiej natury. Jest On ostateczny, kompletny i doskonały. Niczego nie brakuje pięknu i doskonałości Jego prawego charakteru. I cała organizacja istot żyjących na światach w przestrzeni, koncentruje się na boskim zamiarze wyniesienia wszystkich tych istot obdarzonych wolą, ku wzniosłemu przeznaczeniu, jakim jest udział w rajskiej doskonałości Ojca. Bóg nie jest ani egocentryczny, ani też nie jest zamknięty w sobie, nigdy nie przestaje obdarzać sobą wszystkich samoświadomych istot z rozległego wszechświata wszechświatów. 36.4, 2, 2.6 Bóg jest wiecznie i nieskończenie doskonały, nie może On osobiście poznać niedoskonałości ze swego własnego doświadczenia,
Jednak ma on udział w świadomości wszelkiego doświadczania niedoskonałości, wszelkich trudzących się istot z wszechświatów ewolucyjnych, należących do wszystkich rajskich synów Stwórcy. Osobiste i wyzwalające dotknięcie Bożej doskonałości ogarnia serca i obejmuje jestestwa wszystkich tych śmiertelnych istot, które dotarły do poziomu wszechświatowej świadomości moralnej. Tym sposobem, jak również przez kontakty boskiej obecności, Ojciec Uniwersalny aktualnie bierze udział w doświadczeniu razem z niedojrzałością i niedoskonałością, w trakcie ewolucyjnego rozwoju każdej moralnej istoty z całego wszechświata. 36.5.2.2.7 Ludzkie ograniczenia, potencjalne zło, nie są częścią boskiej natury, jednak moralne doświadczenia ze złem i wszystkie człowiecze z nim związki są na pewno częścią wciąż poszerzającej się samorealizacji Boga w dzieciach czasu myślnik w istotach o moralnej odpowiedzialności, które zostały stworzone czy ukształtowane przez wszystkich, wywodzących się z raju, synów Stwórcy. Trzeci Sprawiedliwość i Prawość, 36.6.2.3.1 Bóg jest prawy, zatem jest sprawiedliwy. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Nic nie zrobiłem bez przyczyny, ze wszystkiego, co zrobiłem, powiedział Pan. Wyroki Pana są prawe i zupełnie słuszne. Na sprawiedliwość Ojca Uniwersalnego nie mogą mieć wpływu czyny i dokonania Jego istot. Gdyż nie ma u Pana Boga naszego niesprawiedliwości, stronniczości i przekupstwa. 36.7.2.3.2 Jak bezsensowne jest zanosić dziecinne prośby do takiego Boga, ażeby odmienić Jego niezmienne zarządzenia, abyśmy mogli uniknąć sprawiedliwych skutków działania Jego mądrych, naturalnych praw i sprawiedliwych nakazów duchowych. Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Zaprawdę, nawet w sprawiedliwości żniwa wykroczeń, boska sprawiedliwość zawsze jest łagodzona miłosierdziem. Nieskończona mądrość jest wiecznym sędzią, który określa proporcje sprawiedliwości i miłosierdzia, jakie powinny zostać wymierzone w danych okolicznościach. Największą karą, w rzeczywistości nieuniknioną konsekwencją, za wykroczenia i rozmyślny bunt przeciw rządowi Boga, jest utrata egzystencji jednostki, podlegającej temu rządowi. Ostatecznym rezultatem zatwardziałego grzechu jest unicestwienie. W końcowym podsumowaniu, tacy utożsamieni z grzechem osobnicy niszczą się sami, ponieważ stają się zupełnie nierzeczywiści, ponieważ niosą w sobie nikczemność. Praktyczny zanik takiej istoty jest jednak zawsze opóźniony, aż do tego czasu, gdy ustalony porządek biegu sprawiedliwości w danym wszechświecie dopełni się całkowicie. 37.1.2.3.3 Zanik egzystencji zarządzony zostaje najczęściej przy osądzie epokowym czy na koniec systemu sprawiedliwości danej domeny albo domen. Na świecie takim, jak Urantia, następuje to na koniec planetarnego systemu sprawiedliwości. W takich przypadkach zanik egzystencji może być zarządzony na skutek skoordynowanej akcji wszystkich trybunałów, sprawujących jurysdykcję, rozciągających się od Rady Planetarnej w górę, poprzez sądy Syna Stwórcy, do trybunałów orzekających pradawnych czasu. Nakaz dezintegracji wychodzi z wyższych sądów superwszechświata, jako rezultat nieprzerwanego potwierdzenia oskarżenia, zapoczątkowanego na sferze zamieszkania złoczyńcy, potem, kiedy orzeczenie zaniku zostanie zatwierdzone na wysokości, egzekucja następuje w wyniku bezpośredniego działania sędziów, przebywających w zarządzie superwszechświata i stamtąd działających. 37.2.2.3.4 Gdy wyrok taki zostanie ostatecznie zatwierdzony, utożsamiająca się z grzechem istota natychmiast kończy swój byt, jak gdyby jej nigdy nie było. Nie ma zmartwychwstania z takiego przeznaczenia, jest ono trwałe i wieczne. Czynniki tożsamościowe energii życiowej zostają rozwiązane, przez przekształcenia czasu i przeobrażenia przestrzeni w potencjały kosmiczne, z których kiedyś powstały. Co się tyczy osobowości nikczemnika, zostaje ona pozbawiona dalszego nośnika życia. Dlatego, że stworzony nie poczynił takich wyborów i ostatecznych decyzji, co mogłyby mu zapewnić życie wieczne.
kiedy przedłużający się związek umysłu z grzechem osiąga kulminację, w całkowitej identyfikacji jaźni z nikczemnością, wtedy, po zaniku życia, po kosmicznym rozkładzie, taka wyobcowana osobowość wchłaniana jest w nadduszę kreacji, stając się częścią wyłaniającego się doświadczenia istoty najwyższej. Nigdy już nie pojawi się jako osobowość, jej tożsamość stanie się taka, jak gdyby jej nigdy nie było. W przypadku osobowości zamieszkałej przez dostrajacza empiryczne wartości ducha przeżywają w rzeczywistości wciąż istniejącego dostrajacza. 37.3.2.3.5 jakiejkolwiek wszechświatowej rywalizacji pomiędzy aktualnymi poziomami rzeczywistości, osobowość poziomu wyższego będzie ostatecznie triumfowała nad osobowością poziomu niższego. Ten nieuchronny wynik wszechświatowych kontrowersji zawdzięczamy temu, że boskość wartości równa się stopniowi rzeczywistości, czy aktualności, jakiejkolwiek istoty obdarzonej wolą. Niepomniejszone zło, całkowity błąd, rozmyślny grzech i niczym niezłagodzona nikczemność są naturalnie i automatycznie samobójcze. Takie postawy kosmicznej nierzeczywistości mogą trwać we wszechświecie tylko z powodu tymczasowego miłosierdzia tolerancji, do czasu zadziałania ustalających sprawiedliwość i orzekających godziwość mechanizmów wszechświatowych trybunałów prawego orzecznictwa. 37.4.2.3.6 Władza synów stwórcy we wszechświatach lokalnych charakteryzuje się stwarzaniem i uduchowianiem. Synowie ci zajmują się praktyczną realizacją rajskiego planu, dotyczącego postępowego wznoszenia się śmiertelnika, rehabilitacji buntowników i błądzących myślicieli, ale gdy takie miłości pełne starania zostaną ostatecznie i na zawsze odrzucone, końcowe zarządzenie dezintegracji jest egzekwowane przez silnie sprawujące jurysdykcję pradawnych czasu. Czwarte boskie miłosierdzie, 38.1.2.4.1 Miłosierdzie jest po prostu sprawiedliwością, łagodzoną przez tą mądrość, która powstaje z doskonałości wiedzy oraz pełnego zrozumienia naturalnych słabości i środowiskowych trudności istot skończonych. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Dlatego też każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Gdyż będzie on obficie przebaczał. Miłosierdzie Pana jest od wieczności do wieczności. Tak, miłosierdzie Jego trwa na wieki. Ja jestem Panem, który spełnia miłość i dobroć, sąd i prawość na ziemi, gdyż w tych rzeczach się lubuję. Ja nie zsyłam nieszczęścia ochoczo, jak również nie zasmucam synów ludzkich, gdyż jestem Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. 38.2.2.4.2 Bóg jest nieodmiennie życzliwy, z natury współczujący i zawsze miłosierny. I nigdy nie potrzeba żadnego wpływu, aby wywierać nacisk na Ojca, żeby pobudzić Jego miłosierną dobroć. Potrzeba, jaką ma istota, zupełnie wystarcza, aby zagwarantować pełny przypływ wrażliwego miłosierdzia Ojca oraz Jego zbawczej łaski. Skoro Bóg wie wszystko o swych dzieciach, łatwo przychodzi Mu przebaczać. Im lepiej człowiek rozumie swego bliźniego, tym łatwiej będzie mu przebaczał, a nawet będzie go kochał. 38.3.2.4.3 Tylko wnikliwość, wynikająca z nieskończonej mądrości, umożliwia prawemu Bogu dbanie o sprawiedliwość i miłosierdzie równocześnie i w każdej danej sytuacji wszechświatowej. Ojciec Niebiański nigdy nie jest rozdarty sprzecznymi uczuciami w stosunku do swoich wszechświatowych dzieci, Bóg nigdy nie pada ofiarą sprzeczności, wynikających z Jego postawy. Wszechwiedza Boża niezawodnie kieruje Jego wolną wolą i wybiera takie postępowanie we wszechświecie, jakie doskonale, jednocześnie i jednakowo, zadowala wymagania wszystkich boskich atrybutów oraz nieskończonych przymiotów Jego wiecznej natury. 38.4.2.4.4 Miłosierdzie jest naturalnym oraz nieuniknionym potomstwem dobroci i miłości. Dobra natura kochającego Ojca nie może w żaden sposób powstrzymać mądrego wymierzania miłosierdzia dla każdego członka, każdej grupy Jego wszechświatowych dzieci. Wieczna sprawiedliwość i boskie miłosierdzie stanowią razem to, co w ludzkim doświadczeniu może być zwane godziwością.
38.5, 2, 4.5 Boskie miłosierdzie stanowi godziwą metodę dopasowania wszechświatowych poziomów doskonałości i niedoskonałości. Miłosierdzie jest sprawiedliwością najwyższości, dostosowaną do sytuacji rozwijającego się skończonego, prawością wieczności tak modyfikowaną, aby mogła wyjść naprzeciw najwyższym interesom i wszechświatowemu dobru dzieci czasu. Miłosierdzie nie jest naruszeniem sprawiedliwości, ale jest raczej rozumną interpretacją wymogów najwyższej sprawiedliwości, jaka jest rzetelnie stosowana wobec podwładnych istot duchowych oraz istot materialnych z rozwijających się wszechświatów. Miłosierdzie jest tą sprawiedliwością rajskiej trójcy, która nawiedza roztropnie i z miłością różnorodne istoty inteligentne z kreacji czasu i przestrzeni, a jest ono kształtowane przez boską mądrość oraz warunkowane przez wszystko wiedzący umysł i niezależną wolną wolę Ojca Uniwersalnego oraz związanych z nimi stwórców. 5. Boża miłość, 38.6, 2, 5.1, Bóg jest miłością. Zatem Jego jedyną osobistą postawą wobec spraw wszechświatowych, jest nieustanne przejawianie boskiego uczucia. Ojciec kocha nas wystarczająco mocno, żeby obdarzać nas swym życiem. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 39.1, 2, 5.2 Nie należy sobie wyobrażać, że do miłości do Jego dzieci nakłania Boga ofiarowanie Jego synów czy wstawiennictwo podległych Mu istot, albowiem Ojciec sam was miłuje. Właśnie w wyniku tego ojcowskiego uczucia, Bóg posyła cudowne dostrajacze, ażeby zamieszkały w umysłach ludzkich. Miłość Boża jest uniwersalna, ktokolwiek pragnie, może przyjść. Bóg chciałby, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. On nie chce bowiem nikogo zgubić. 39.2, 2, 5.3 Stwórcy należą do pierwszych, którzy próbują ratować człowieka od nieszczęśliwych skutków niemądrego łamania boskich praw. Miłość Boża jest z natury uczuciem ojcowskim, zatem czasami karci On nas dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Nawet podczas waszych ogniowych prób pamiętajcie, że we wszystkich naszych cierpieniach On cierpi z nami. 39.3, 2, 5.4 Bóg jest niebiańsko życzliwy dla grzeszników. Gdy buntownicy wrócą na drogę prawości, są miłosiernie przyjęci, bowiem nasz Bóg hojny jest w przebaczaniu. Ja, właśnie ja, przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. 39.4, 2, 5.5 Jednak, największym dowodem dobroci Boga oraz najwyższym powodem, aby Go kochać, jest zamieszkujący człowieka dar Ojca myślnik dostrajacz, który tak cierpliwie czeka tej godziny, gdy staniecie się jednością na wieki. Choć nie możecie znaleźć Boga drogą dociekań, jeśli wasza wola podda się przewodnictwu zamieszkującego was ducha, będziecie prowadzeni bezbłędnie, krok po kroku, życie po życiu, wszechświat po wszechświecie i epoka po epoce, aż w końcu staniecie przed obliczem rajskiej osobowości Ojca Uniwersalnego. 39.5, 2, 5.6 Jak niedorzeczne jest to, że nie czcicie Boga, ponieważ ograniczenia ludzkiej natury oraz wasze braki materialne nie pozwalają wam go dostrzec. Pomiędzy wami a Bogiem jest ogromny dystans, przestrzeń fizyczna, do przejścia. Istnieje również wielka czeluść zróżnicowania duchowego, którą należy pokonać, ale pomimo tego wszystkiego, co fizycznie i duchowo oddziela was od rajskiej, osobistej obecności Boga, zastanówcie się chwilę nad tym wielkim faktem, że Bóg żyje w was, na swój własny sposób pokonał On już tę czeluść. Posłał część siebie, swego ducha, by żył w was i trudził się z wami, gdy kroczycie waszą wieczną, wszechświatową drogą. 39.6, 2, 5.7 Mnie łatwo jest i przyjemnie czcić tego,
który jest tak wielki, a jednocześnie tak uczuciowo oddany doskonaleniu swych niższych istot. Naturalnie kocham tego, który jest tak potężny w stwarzaniu i w kontroli tego, co stworzył, a który jest jeszcze tak doskonały w swej dobroci i tak oddany w swej miłosiernej życzliwości, którą ciągle nas otacza. Myślę, że kochałbym Boga tak samo, gdyby nie był tak wielki i potężny, tak długo, jak jest tak dobry i miłosierny. My wszyscy kochamy Ojca bardziej z powodu Jego natury, niż w uznaniu Jego zadziwiających atrybutów. 39.7.2.5.8 Gdy widzę synów Stwórcy oraz podległych im administratorów, zmagających się tak dzielnie z rozlicznymi trudnościami czasu, naturalnymi w procesie ewolucji wszechświatów w przestrzeni, odkrywam, że darzy głębokim uczuciem tych pomniejszych władców wszechświatów. Myślę jednak, że my wszyscy, razem ze śmiertelnikami z ich poszczególnych światów, kochamy Ojca Uniwersalnego i wszystkie inne istoty, boskie czy ludzkie, ponieważ zauważamy, że te osobowości prawdziwie nas kochają. Miłość jest w znacznym stopniu bezpośrednią odpowiedzią na doświadczenie bycia kochanym. Wiedząc o tym, że Bóg mnie kocha, mogę zawsze kochać Go mocno, nawet gdyby był pozbawiony wszystkich swych atrybutów najwyższości, ostateczności i absolutności. 40.1.2.5.9 Miłość Ojca podąża za nami teraz, przez nieskończony krąg epok wieczności. Kiedy myślicie o przepełnionej miłością naturze Boga, tylko jedna może być sensowna i naturalna reakcja waszej osobowości na Niego. Będziecie coraz bardziej kochać waszego Stwórcę, będziecie odwzajemniać Bogu uczucie analogiczne temu, jakim dziecko kocha ziemskiego rodzica, ponieważ tak jak ojciec, prawdziwy ojciec, oddany ojciec, kocha swe dzieci, tak Ojciec Uniwersalny kocha stworzonych przez siebie synów i córki i zawsze pragnie ich dobra. 40.2.2.5.10 Jednak miłość Boża jest uczuciem rodzicielskim, inteligentnym i dalekowzrocznym. Boska miłość działa w powiązaniu z boską mądrością oraz ze wszystkimi innymi, nieskończonymi cechami doskonałej natury Ojca Uniwersalnego. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Najwyższy przejaw boskiej miłości wobec istot śmiertelnych zauważalny jest w obdarzeniu ich dostrajaczami myśli, ale najwyższe objawienie miłości ojcowskiej daje się zauważyć w obdarzającym życiu jego syna, Michała, kiedy żył na ziemi idealnym życiem duchowym. To właśnie zamieszkujący człowieka dostrajacz indywidualizuje miłość Boga do każdej duszy ludzkiej. 40.3.2.5.11 Czasami nieomal mi przykro, że zmuszony jestem obrazować boskie uczucia niebiańskiego Ojca do Jego wszechświatowych dzieci, używając ludzkiego symbolu słownego miłość. Określenie to, chociaż wyraża najwyższą człowieczą ideę ludzkich związków, opartych na szacunku i oddaniu, jest zbyt często oznaczeniem tak bardzo ludzkiego związku, że jest zupełnie niewłaściwe i w ogóle nie pasuje uznawać je za to słowo, którego także używa się do określenia niedościgłego uczucia żywego Boga do Jego wszechświatowych istot stworzonych. Jak niefortunnie się składa, że nie mogę użyć jakiegoś niebiańskiego, pierwszorzędnego określenia, które mogłoby mi pomóc przekazać ludzkiemu umysłowi prawdziwą naturę i wyrafinowanie piękną wymowę boskiego uczucia rajskiego Ojca. 40.4.2.5.12 Kiedy człowiek traci z oczu miłość osobowego Boga, Królestwo Boże staje się zaledwie Królestwem Dobra. Pomimo nieskończonej jedności boskiej natury, miłość jest cechą dominującą wszelkich boskich, osobistych związków z istotami stworzonymi. Szósty Boże Dobroć 40.5.2.6.1 W materialnym wszechświecie możemy dostrzec boskie piękno, w świecie intelektualnym możemy zauważyć wieczną prawdę, ale dobroć Bożą znaleźć można jedynie w świecie duchowym myślnik osobistego doświadczenia religijnego. W swej prawdziwej treści, religia jest wiarą zaufaniem w dobroć Boga. W filozofii Bóg może być wielki i absolutny, w jakiś sposób nawet inteligentny i osobowy, ale w religii Bóg musi być także etyczny, musi być dobry.
Człowiek może bać się wielkiego Boga, ale darzy zaufaniem i kocha jedynie Boga dobrego. Dobroć Boża jest częścią osobowości Bożej, a jej pełne objawienie pojawia się tylko w osobistym doświadczeniu religijnym wierzących synów Bożych. 40.6.2.6.2 Religia zakłada, że superświat natury duchowej świadomy jest fundamentalnych potrzeb świata ludzkiego i na nie reaguje. Religia ewolucyjna może stać się etyczną, ale tylko religia objawiona staje się prawdziwie i duchowo-moralną. Starsza koncepcja, twierdząca, że Bóg jest bóstwem zdominowanym przez królewską etykę, została przez Jezusa wyniesiona do tak wzruszająco uczuciowego poziomu intymnej, rodzinnej etyki związku rodzic-dziecko, że w ludzkim doświadczeniu nie ma nic bardziej wzruszającego i pięknego. 41.1.2.6.3 Bogactwo dobroci Bożej wiedzie błądzącego człowieka do skruchy. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępują z góry od Ojca Świateł. Bóg jest dobry, jest wiecznym schronieniem dusz ludzkich. Pan Bóg jest miłosierny i litościwy, zachowujący dobro i prawdę. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Pan jest miłosierny i łaskawy. Jest On Bogiem zbawienia. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Jest On najpotężniejszym dobroczyńcą człowieka. 41.2.2.6.4 Koncepcja Boga jako króla sędziego, choć kształtowała wysokie standardy moralne i tworzyła grupę ludzi przestrzegających prawa, pozostawiała jednak indywidualnego wierzącego w niewygodnej pozycji niepewności w sprawie jego statusu w czasie i wieczności. Późniejsi prorocy hebrajscy głosili, że Bóg jest Ojcem Izraela, Jezus objawił Boga jako Ojca każdej ludzkiej istoty. Życie Jezusa transcendentalnie naświetla całe ludzkie pojmowanie Boga. Bezinteresowność jest charakterystyczna dla miłości rodzicielskiej. Bóg kocha nie jak Ojciec, ale jako Ojciec. On jest rajskim Ojcem każdej wszechświatowej osobowości. 41.3.2.6.5 Prawość implikuje, że Bóg jest źródłem prawa moralnego wszechświata. Prawda ukazuje Boga jako objawiciela, jako nauczyciela. Ale to właśnie miłość daje uczucie i pragnie uczucia, szuka pełnej zrozumienia wspólnoty, takiej, jaka istnieje pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Prawość może być boskim zamierzeniem, ale miłość jest ojcowską postawą. Błędne mniemanie, że prawości Boga nie da się pogodzić z bezinteresowną miłością niebiańskiego Ojca, zakłada na wstępie brak jedności w naturze bóstwa i prowadzi wprost do wypracowania doktryny odkupienia, która jest filozoficznym atakiem zarówno na jedność Boga, jak i na wolność Jego woli. 41.4.2.6.6 Kochający Ojciec Niebiański, którego duch zamieszkuje jego ziemskie dzieci, nie jest osobowością rozdwojoną myślnik jedną od sprawiedliwości drugą od miłosierdzia myślnik nie trzeba również mediatora, aby pozyskać ojcowską łaskę czy przebaczenie. Boska prawość nie jest zdominowana przez rygorystyczną, karzącą sprawiedliwość. Bóg jako ojciec przewyższa Boga jako sędziego. 41.5.2.6.7 Bóg nigdy się nie gniewa. Nie jest mściwy albo zły. Prawdą jest, że mądrość często pohamowuje jego miłość podczas gdy odrzucenie jego miłosierdzia warunkuje jego sprawiedliwość. Jego miłości do prawości nie może zobrazować inaczej, niż takiej samej nienawiści do grzechu. Ojciec nie jest osobowością niekonsekwentną, boska jedność jest doskonała. W rajskiej trójcy jest absolutna jedność, pomimo istnienia wiecznych tożsamości partnerów Boga. 41.6.2.6.8 Bóg kocha grzesznika i nienawidzi grzechu, takie twierdzenie jest filozoficznie prawdziwe, ale Bóg jest osobowością transcendentalną, a tylko osoby mogą kochać i nienawidzić inne osoby. Grzech nie jest osobą. Bóg kocha grzesznika,
ponieważ jest on rzeczywistością osobową, potencjalnie wieczną, podczas gdy wobec grzechu Bóg nie przejawia postawy osobistej, ponieważ grzech nie jest rzeczywistością duchową, nie jest osobowy, zatem tylko Boża sprawiedliwość zapoznaje się z jego istnieniem. Boża miłość oszczędza grzesznika, prawo Boże niszczy grzech. Taka postawa boskiej natury może się pozornie zmienić, kiedy grzesznik ostatecznie utożsami się w pełni z grzechem. Podobnie jak ten sam, śmiertelny umysł, może również w pełni utożsamić się z zamieszkującym go duchowym dostrajaczem. Taki, utożsamiony z grzechem śmiertelnik, może następnie stać się w swej naturze zupełnie nieduchowy, a zatem osobowo nierzeczywisty, może doznać ewentualnego zakończenia bytu. Nierzeczywistość, a nawet niekompletność natury istoty stworzonej nie może istnieć na zawsze w coraz bardziej rzeczywistym i coraz bardziej duchowym wszechświecie. 42.1.2.6.9 W świecie osobowości Bóg spostrzegany jest jako kochająca osoba, w świecie duchowym jest on osobową miłością, w doświadczeniu religijnym jest jednym i drugim. Miłość rozpoznaje wolicjonalną wolę Boga. Dobroć Boga opiera się na gruncie boskiej wolnej woli. Myślnik uniwersalnej tendencji do miłości, okazywania miłosierdzia, przejawiania cierpliwości i służenia przebaczeniem. 7. Boża prawda i piękno 42.2.2.7.1 Cała skończona wiedza i zrozumienie istoty stworzonej są względne. Informacja i inteligencja, pobierane nawet z wysokich źródeł, są tylko względnie kompletne, lokalnie trafne czy indywidualnie prawdziwe. 42.3.2.7.2 Materialne fakty są dość jednolite, ale prawda jest czynnikiem żywym i elastycznym we wszechświatowej filozofii. Rozwijające się osobowości są tylko częściowo mądre i względnie dokładne w swych kontaktach wzajemnych. Mogą być one czegoś pewne tylko tak dalece, jak dalece sięga ich doświadczenie osobiste. To, co pozornie może być zupełnie prawdziwe w jednym miejscu, może być tylko względnie prawdziwe w innym segmencie stworzenia. 42.4.2.7.3 Boska prawda, prawda ostateczna, jest jednolita i uniwersalna, ale opowieść o sprawach duchowych, przekazywana przez liczne jednostki, pochodzące z różnorodnych sfer, może czasem się różnić w szczegółach, wskutek tej właśnie względnej kompletności wiedzy i nasycenia doświadczeniem osobistym, jak również w wyniku długości i rozciągłości tego doświadczenia. Podczas gdy prawa i zarządzenia, myśli i postawy pierwszego wielkiego źródła i centrum są wiecznie, nieskończenie i uniwersalnie prawdziwe, ich zastosowanie i adaptacja do każdego wszechświata, systemu, świata oraz stworzonej istoty inteligentnej jest zgodna z planami i metodami synów Stwórcy, którzy działają w swych poszczególnych wszechświatach, jak również jest w harmonii z lokalnymi planami i metodami nieskończonego ducha oraz wszystkich innych pomocniczych niebiańskich osobowości. 42.5.2.7.4 Fałszywa nauka materializmu może skazać śmiertelnego człowieka na los wyrzutka we wszechświecie. Taka częściowa wiedza jest potencjalnym złem, jest to wiedza złożona zarówno z dobra jak i zła. Prawda jest piękna, ponieważ jest zarówno kompletna jak i foremna. Gdy człowiek szuka prawdy, idzie śladem Bożej rzeczywistości. 42.6.2.7.5 Filozofowie popełniają najpoważniejszą pomyłkę, kiedy wprowadzają się w błędy abstrahowania, w praktykę koncentrowania uwagi na jednym aspekcie rzeczywistości, a następnie orzekaniu tego odosobnionego aspektu, za całą prawdę. Mądry filozof zawsze będzie szukał tego stwórczego planu, który stoi poza wszystkimi zjawiskami wszechświata i który istniał przed nimi. Myśl Stwórcy nieodmiennie poprzedza stwórcze działanie. 42.7.2.7.6 Intelektualna świadomość może odkryć piękno prawdy, jej wartość duchową, nie tylko dzięki filozoficznej logiczności jej idei, ale bardziej oczywiście i pewnie, przez nieomylny odzew nieodstępnego ducha prawdy. Szczęście wynika z rozpoznania prawdy, ponieważ może być ona spełniona,
może być przeżyta. Rozczarowanie i smutek towarzyszą błędowi, ponieważ nie stanowi on rzeczywistości i nie można go zrealizować w doświadczeniu. Boska prawda charakteryzuje się przede wszystkim swoim posmakiem duchowym. 42.8.2.7.7 Przedmiotem wiecznego poszukiwania jest jedność, boska spójność. Rozległy wszechświat materialny zjednoczony jest w Wyspieraj, wszechświat intelektualny zjednoczony jest w Bogu umysłu, we wspólnym aktywizatorze, wszechświat duchowy zjednoczony jest w osobowości wiecznego Syna. Jednak odosobniony śmiertelnik czasu i przestrzeni zjednoczony jest w Bogu Ojcu, dzięki bezpośredniej zależności pomiędzy zamieszkującym człowieka dostrajaczem myśli a Ojcem Uniwersalnym. Człowieczy dostrajacz jest fragmentem Boga i nieustannie dąży do unifikacji z Bogiem, będąc związany z rajskim bóstwem pierwszego źródła i centrum oraz w tym bóstwie. 43.1.2.7.8 Dostrzeżenie najwyższego piękna jest odkryciem i integracją rzeczywistości, dostrzeżenie boskiej dobroci w wiecznej prawdzie jest ostatecznym pięknem. Nawet urok ludzkiej sztuki polega na harmonii jej jedności. 43.2.2.7.9 Wielki błąd religii hebrajskiej polegał na braku powiązania dobroci Bożej z opartymi na faktach prawdami nauki, jak i z podciągającym pięknem sztuki. W miarę rozwoju cywilizacji, kiedy religia wciąż szła tym samym niemądrym kursem zbytniego uwydatniania dobroci Bożej, aż do względnego wykluczenia prawdy i zaniedbania piękna, u pewnego rodzaju ludzi rozwinęła się narastająca tendencja odwracania się od abstrakcyjnej i wyodrębnionej koncepcji odosobnionej dobroci. Przeakcentowana i wyobcowana moralność współczesnej religii, która nie zdołała zachować oddania i lojalności wielu ludzi XX wieku, może się zrehabilitować, jeśli w dodatku do swych nakazów moralnych, zwróciłaby taką samą uwagę na prawdy nauki, filozofii i duchowego doświadczenia, jak również na piękno materialnego stworzenia, na urok kunsztu intelektualnego i wspaniałość osiągania prawdziwego charakteru. 43.3.2.7.10 Dla tych dalekowzrocznych i patrzących w przyszłość mężczyzn i kobiet, obdarzonych wnikliwością duchową, którzy ośmielą się stworzyć nową i podciągającą filozofię życia z rozbudowanych i wyrafinowanie zintegrowanych nowoczesnych koncepcji kosmicznej prawdy, wszechświatowego piękna i boskiej dobroci, jest to wyzwanie religijne tej epoki. Takie nowe i właściwe wyobrażenie moralności będzie przyciągało wszystko to, co dobre w umyśle ludzkim i pobudzało wszystko to, co najlepsze w duszy ludzkiej. Prawda, piękno i dobroć są rzeczywistościami bożymi, a gdy człowiek wzniesie się na skali życia duchowego, te najwyższe cechy wiecznego staną się coraz bardziej skoordynowane i zjednoczone w Bogu, który jest miłością. 43.4.2.7.11 Wszelka prawda myślnik materialna, filozoficzna czy duchowa myślnik jest zarówno piękna jak i dobra. Całe prawdziwe piękno myślnik materialna sztuka czy duchowa symetria myślnik jest zarówno prawdą jak i dobrem. Cała autentyczna dobroć myślnik czy to osobista moralność, czy sprawiedliwość społeczna, czy służba Boża myślnik jest zarówno prawdą jak i pięknem. Zdrowie, rozsądek i szczęście są integracjami prawdy, piękna i dobroci, kiedy są złączone w doświadczeniu ludzkim. Takie poziomy efektywnego życia osiąga się dzięki zjednoczeniu systemów energii, systemów idei oraz systemów ducha. 43.5.2.7.12 Prawda jest spójna, piękno atrakcyjne, dobroć stabilizująca. A gdy takie właśnie wartości tego, co rzeczywiste, zostaną skoordynowane w osobistym doświadczeniu, rezultatem jest wysokiej klasy miłość uwarunkowana wiedzą i określona lojalnością. Prawdziwym celem całej wszechświatowej edukacji jest lepsze skoordynowanie indywidualnych dzieci ze światów, z wyższymi rzeczywistościami i poszerzających się doświadczeń. Rzeczywistość jest skończona na poziomie ludzkim, nieskończona i wieczna na wyższych, boskich poziomach. 43.6 2.7.13
przedstawione przez niebiańskiego radcę, działającego z upoważnienia pradawnych czasów z Uwersy. Przekaz trzy atrybuty Boga, 44.1.3.0.1. Bóg jest wszędzie obecny, Ojciec Uniwersalny rządzi okręgiem wieczności. Jednak we wszechświatach lokalnych rządzi On przez osoby swych rajskich synów Stwórcy, tak samo jak obdarza życiem poprzez tych synów. Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego synach. Synowie Stwórcy Boga są osobistą ekspresją samego Boga, w odcinkach czasu i dla Jego dzieci, żyjących na obracających się planetach, w rozwijających się wszechświatach przestrzeni. 44.2.3.0.2. Wysoce uosobieni synowie Boga są dobrze dostrzegalni przez niskie klasy stworzonych istot inteligentnych i w ten sposób istoty te są wynagradzane za niewidzialność nieskończonego, a tym samym trudniej dostrzegalnego Ojca. Rajscy synowie Stwórcy myślnik Ojca Uniwersalnego, stanowią objawienie niewidzialne.